coś mam naciągnięte. Choroby pleców są najczęstszą przyczyną zwolnień z pracy. Tak, tak, ale nie, to jest jakaś taka kontuzja typu naciągnięcie przy wysiłku fizycznym ostatnio i coś mi nie chce dzisiaj przejść. A jeszcze dzisiaj w squasha pograłem i mnie zaczęło boleć. A, no to jest coś tam sobie winny. Nie mam, właśnie. Nie mam, wiesz, nie ma współczuj ludziom, którzy chodzą na squasha i później narzekają na rzeczy. Spoko. To jest jakby się prosić. Dobrze. No. Dawno mnie plecy nie pierdalały. Pójdę pograć Pójdę chyba na squasha. Ja na squasha chodzę co tydzień regularnie, no w piłkę też gram regularnie, no ale czasem coś krzywo pośpię i wiesz. Krzywo pośpisz, jasne, to jest ten problem. Wczoraj siedziałem na kanapie 2 godziny ten Monster Hunter jak leciał i dlatego. 2 godziny na kanapie, proszę Mój cię. Boże, jedny chłopiec. Pozdro poćwicz. 2 godziny siedzi. Nagrywamy. Jak zrobisz 4 z jedną przerwą na siku. Wysyłam paczki z potrzebą, pierwszą potrzebą. Okej. Nagrywamy formogatkę, 186 dzisiaj. Nagrywaj. To nagrywaj. Będę. Kto ty jesteś w ogóle? Jestem Michał Wikliński i witam wszystkich na podcaście, który się odbywa od ilu lat? Pamiętacie? 7, 8 do 9. 7, 8 do 9. Nasze dane są równie nieścisłe, co ilości sprzedanych kopii Battlefronta. Tak, tak. Dzisiejszy odcinek sponsorują cyferki 7, 8 i 9. Lub 9. Lub 7, 9. 8, lub 9. lub 9. Nie wiesz. Fajnie było w ulicy Sezamkowej ten. Odcinek sponsorowały literki 7, 8 lub 9. Nie wiemy. Wojtek Kubarek, witamy Wojtka. Ja. I witamy Marcina Janka. Dzień też. Dobry. Co mamy dzisiaj w odcinku? To samo co zwykle, tyle że nowe. Okej. Okay. Nudy. Klasycznie. Mało bajopów przyszło tym razem. To jest chyba na nasz plus zaliczony. Zdecydowanie tak. Pojkao nam tylko wytknął, że przy okazji omawiania gry Knock Knock, Tartak stwierdził, że styl graficzny przypomina mu reklamę PS1 z wilkołakiem, a to nie była reklama z PS1, tylko z PS2. I zrobił ją David Lynch, a nazywa się Wolfman i genialna reklama to jest swoją drogą. Tak, to jest bardzo fajna reklama. Ja zobaczyłem, że nie byłem pewien, czy to był szarak, czy to była dwójka, okay. Ale pamiętam, to reklama jest niesamowita, mieliście ją sobie obejrzeć. Ona jest na YouTubie, niestety w bardzo słabej jakości. No to z tamtych lat raczej są ze słabej jakości. Ale jest do zobaczenia. Świetnie. A pamiętasz reklamy Xboxa? Gdzie się ludzie strzelali tak z palców, udając, że mają broń na takim... Pamiętam. Tak, pamiętam. Na dworcu to wyglądało chyba jak ten dworzec w Nowym Jorku. No. Pamiętam. Jak was interesują takie filmy stare o grach, jakieś takie reklamówki i tak dalej, to Giant Bomb bardzo często ma taki swój cykl, w którym wrzuca takie taśmy, które na przykład wydawcy im podsyłali, takie z VHS-ów po prostu. I to są, wiesz, reklamy gier, jakieś zapowiedzi konferencji, takie, no to co teraz na E3 się wydarza, no to kiedyś było w formie wideo dostarczane na przykład na kasecie, nie? Pokazywali, jak gra będzie wyglądać. No i oni to oglądają i tam komentują, śmieją się z tego. No, fajna sprawa. Ktoś się interesuje, to polecam. Zazwyczaj bardzo źle się starzeją te oj, filmy strasznie, filmowe. Kurde, niektóre to jest taki dramat. Dużo muzyki dyskotekowej jest wrzuconej do tego, jakiś przejść laserami. Darude, Sandstorm, Snap. Nie, jeszcze wcześniej. Darude wtedy jeszcze nie był w planie, jak ta VHS powstawało. No to ja już nie wiem, co było przed Darude. Nie wiem, co było przed Darude. Skuter. Przed Darude i po fajna koszulka, widzę ten napis na koszulce. Nie wiem, co było przed Darude. Skuter, Scatman i jak on miał? DJ Bobo. Nie, DJ Bobo też, ale jeszcze był Captain John chyba, tak? Captain Jack, przepraszam. Captain Jack był, no. Piękne czasy. A nasza społeczność była aktywna znowu. Jak zawsze. Ludzie się ostatnio zaczęli interesować Monster Hunterem bardzo mocno, bo był reklamowany dosyć sporo. Marketing, ogólnie ta gra miała duży marketing, miałem wrażenie. I w Polsce, i za granicą, wszędzie. Cały Twitter mój był zalany Monster Hunterem, nie wiem jak u was. No mniej. Mniej? W Stanach jakoś nie zauważyłem specjalnie Monster Hunterem. Okej, ja miałem wrażenie, że bardzo dużo się tej gry reklamuje, ale może dlatego, że też trochę się nią interesowałem, więc to do mnie dotarło jakoś. Że widziałeś ją, tak. W każdym razie Markus poleca Kubarowi Monster Huntera, bo sam zamówił przed premierą, bo zagrał w betę, mu się na tyle spodobała, że sobie kupił. A to jego pierwsza przygoda z serią.
Ja myślę, byłem na nie, ale kupił mnie ostatni stream, który robiła Formogatka. O proszę. No właśnie, ten stream trochę nowego światła rzucił na serię. Mam wrażenie, że w głównej mierze uświadomił nam, że tak wiele mechanik to ukłon w stronę tych mniej doświadczonych graczy i zapoznanych z serią, nie? Bo chyba tego się oboje baliśmy. No. Tak, jak najbardziej. No ale to pogadamy sobie jeszcze potem o Monster Hunterze. Przy okazji, jak już jesteśmy przy streamach, to się odbyło kilka z nich. Był Hollow Knight 2 tygodnie temu, teraz był Monster Hunter i jeszcze w międzyczasie wygraliście w Sea of Thieves, nie? Tak, graliśmy. Na dziwusie. Ci Quest próbował za wszelką cenę wystrzelić się z działa na obcy statek. Ale da się podobno. Da się. Tylko umieć trafiać. Tak samo jak nie umieć trafiać kulą, to jest bardzo ciężko trafić sobą. A traf questem, nie? Tak. Traf quest. Okay. Traf questem, jak kulą nie potrafisz trafić. No. O Sea of Thieves też pogadamy więcej, bo jednak graliście, to teraz nie będziemy się zatrzymywać. Ja tylko osobiście podziękuję Mateuszowi za podpowiedzi odnośnie Persony, które wysłał o północy i żeśmy sobie pomailowali trochę. Wiesz już, jak przejść tego bossa? To akurat ja nie miałem problemu z przejściem bossa, ale Mateusz mi podrzucił parę takich ciekawych informacji, na czym mógłbym się skupić, żeby było łatwiej. I rzeczywiście miał rację. Także będzie grane dalej. Kody na nieśmiertelność. Coś w tym stylu, tak. Dla zainteresowanych Personę mam już tak więcej niż w połowie. 74 godziny mam na liczniku i jestem zmęczony nią. Ja nie wiedziałem, że ty w ogóle masz tyle czasu jakiegokolwiek. Miałem 74 godziny. Miałem czasu, bo grałem, 2 weekendy grałem dosyć dużo, ale potem no, w tygodniu to tak ciężko jest u mnie z czasem na granie, więc to jak weekend mi wypadnie, to jest potem drumat trochę. To tak dwa weekendy nieźle hardkorowo, żeś przysiadł do tego. Były 2 weekendy hardkorowe, tak. Ten poprzedni i ten jeszcze wcześniejszy, bo ten teraz, co był, to nie bardzo. Ten mi się nie udał, niestety. Podejrzewam, że jakby się udał, to jutro albo pojutrze mógłbym tą Personę skończyć, a tak chyba jeszcze nie. A propos planów weekendowych, to nie miał na Netflixie nowy serial? Weź dzisiaj ten wczoraj, z węglem w jak tytule. Jak słuchacie, to wczoraj, tak. Z węglem w tytule? Jak się nazywa? Węglarze? Właśnie. Carbon, coś tam, aha. Carbon. Carbon offset. Trade Carbon. O właśnie, bo ja dzisiaj rano pamiętałem, że on będzie, chciałem sobie przed pracą jeden odcinek walnąć i jeszcze go nie było, mimo że było napisane, że data dzisiaj. Wiesz co, Netflix jest w ogóle dziwny, czasami wychodzi serial i wiem, że jest i nigdzie go nie ma na tych wszystkich podpowiadaczach nowych, tam jest nowe rzeczy, nowe trendujące się rzeczy, które wrzuciliśmy przed chwilą, w żadnym z tym nie ma w ogóle, ale wchodzisz w search, wpisujesz i jest, oczywiście. No tak, jest. Ale ja go znalazłem ręcznie i było tylko ten, że premiera drugiego, przyjść drugiego, mówię, no przyszedłem, jest drugi. Przyjść drugiego. Może jeszcze nie było przyjść z mamą. Może nie było drugiego w Stanach jeszcze. Tak mi się wydaje, że czekają nas na synchronizację, aż będzie w Stanach premiera i wtedy puszczą. Może oni tak jak Facebook czasami wypuszczają, w sensie newsy pokazują tak, wiesz, z czapy. Po prostu... A Facebook już wszystko pokazuje z czapy. W ostatnim roku przerzuciłem się praktycznie totalnie na Twittera, to myślałem, że nigdy się nie wydarzy, a wszystko dzięki Facebookowi, który ma taki burdel. Tak, to jest prawda. Taki masakryczny burdel, gdzie ja większość rzeczy, które oglądam, to są lajki moich znajomych, tak. Które jakimś cudem do mnie przeciekają. Tam nie ma już nic właściwie, nie mogę znaleźć nic swojego, od swoich znajomych. Dokładnie. No, ciężko jest. Ja mam bardzo mało znajomych ogólnie na fejsie, bo raczej używam go do Messengera po prostu jako komunikatora. Tak. Ale tak, żeby tam na wallu coś ciekawego się pojawiło, to nie. Ja się w ogóle zastanawiam, czy nie zrezygnować tak z Facebooka, wiesz, aplikację wywalić. No tak, przestanę płacić, no dokładnie. Ja nie wiem, czy on będzie zadowolony z tego. Ja no, bo tam nic nie ma interesującego. Nawet jak moi znajomi coś ciekawego wrzucą, niech to będzie, kurde, zdjęcie czegoś tam, kota czy czegokolwiek. No nieważne, to wiesz, tak są tego znajomi, se wrzucają, nie? No. Ale jak ja tego nie widzę, oczywiście. Bo ja widzę... lajka znajomego. Dokładnie. I ponieważ stanę ekranem na tym i to jest jakaś opona, więc ja już mam zaraz reklamę opon, wiesz, tak. na całe wysrane, bo może szukam opony. No. Do tego zauważyłem rzecz, która mnie bardzo nerwowała, bo kiedyś można było, chociaż na telefonie tak było, jak mi się pokazywało coś, czego nie lubiłem, to klikałem przestań obserwować, nie? Mhm. I on teoretycznie z tego źródła przestawał mi pokazywać. A teraz jest tak, że przestań obserwować na 30 dni.
Jest nie można, tak, nie można całkiem. I po 30 dniach ten sam syf wraca, nie? Także... Ale to jest akurat niezła funkcja, bo ja mam też paru takich znajomych, których generalnie lubię, ale czasami jak wrzucają na Facebooka jakieś takie naprawdę pierdoły, które mnie nie interesują, to można ich wyciszyć na ten miesiąc. Jak oni już się uspokoją, ten temat zgaśnie, to oni wtedy mogą wrócić i mam święty spokój. No ale to... Jak już ten obsraniec im się urodzi i zrobią mu milion fotek... Tak, to, dokładnie, dokładnie to coś takiego jest. Tak. Po miesiącu można ich odblokować. 30 dni to jest za mało. Tak jest. No, to nie, to wtedy permanentnie. No, powiedz... Wiesz, kiedy można odblokować kogoś, kto komu się urodził? No. Urodziło dziecko, jak przestanie liczyć wiek w miesiącach. A są tacy, którzy mówią, że mój dziedziuć ma 27 miesięcy. Nie, kurwa, już nie ma 27 miesięcy. Ma 3 latka prawie. No. Widziałem go z papierosem ostatnio za garażem. No. Przestań mu liczyć miesiące. Także jak mama, tata gówniaka przestaną liczyć wiek w miesiącach, wtedy można ich odblokować. Tak jest. A wracając do spraw społecznościowych, ostatnim dobrym tematem wśród naszych słuchaczy były tatuaże. Maciek sobie na przykład zrobił z rakunem tatuaż i się nam pochwalił. Naprawdę? Zdjęcie. Tak, był tatuaż z rakunem. Damian też wysyłał zdjęcie modelki z rakunem wytatuowanym na ramieniu. To takie... Ale to pewno dlatego, że modelka słuchała Forum Ogatki. Na pewno, tak. Miała napisane Forum Ogatka, Love Rakun przez W. Love, tak. Formuła Love Rakun. No. Bójcie się Boga, nie róbcie z takich. Także dzięki za wszystkie maile. Jeszcze tak tylko podsumuję dla tych na przykład, którzy słuchają nas po raz pierwszy, bo może tacy są, że jesteśmy na formogatka.pl, na Twitterze jako Formogatka, na Facebooku nadal też, Zuckerberga jeszcze trochę lubimy. Te fanpage akurat się sprawdzają mimo wszystko. Podoba mi się, jak jakikolwiek post napiszemy na Facebooku, to od razu przychodzi mail od Facebooka, że mamy zajebiście skuteczny post. Tak, ten post zniszczył w ogóle świat. Tak. A jak posypiesz go 25 dolarami, to w ogóle... Już w ogóle będzie koniec. To 7 tysięcy Hindusów kolejne przyjdzie ci kliknąć w niego. Tak. Dziękujemy. Ale czego bym nie napisał? Jak pierdę w kierunku Facebooka, to zaraz przychodzi fantastyczny mail, post. Tak, 25 dolarów ci należy. Odniosłem oszałamiający sukces. Facebook jest taki trochę demotywujący, to jak nagroda za udział. Wszedłem teraz na Facebook, kliknąłem. Pierwsze, co mi się pojawiło, to krzesło twoje w Multikinie. Opowiedz mi o tym. Byłem w środę na Wszystkich Pieniądzach Świata. Okej. Okay. I ja wiem, że to kino, do którego poszedłem, to już jest kino, które chyba 20 lat stoi. To był taki pierwszy w Gdyni multiplex, do którego się przesiadłem z takiego typowego, jednosalowego kina, które były wcześniej w Gdyni. Okay. I pamiętam, że 20 czy 15 lat temu to był szok, to było super, hiper, bo popcorn podawali, kole w wielkie sale. Z wiadrami kola się lała. No. Tylko, że kurczę, mało inwestycji było czynionych w tym kinie i podejrzewam, że część tego wyposażenia jest jeszcze po staremu, więc te uchwyty na te podłokietniki, uchwyty są poobgryzane, podziurawione, a do tego zdarza się, że na tych krzesłach, tak jak na tym, które ja sfotografowałem, jest po prostu zerwane tapicerka i tą dermę tam widać pod spodem. Aha, bo to była po prostu dziura w tapicerce i ono się tak rozwaliło, tak? Że zeszło tak jakby. Tak, okay. Tak, no i wiesz, przychodzę wczoraj do kina, prosto z pracy, więc jeszcze w koszuli, w lakier densach, przychodzę, a tam, kurczę, to krzesło wygląda gorzej niż w autobusie. No ale co, pójdziesz się kłócić, co, przyniosą ci nowe? No nie, no. Przyniosą ci nowe. Musisz siedzieć. Gdzie technik wykręci to i wkręci tak, nowe tak. Tenki. Musisz siedzieć i oglądać, ale powiedziałem, że sobie nie podaruję. No, zrobiłem zdjęcie i zrobiłem raban dzisiaj, ale to oczywiście się skończyło, nikt się nie zainteresował. No to dzisiaj ptar, tak piątek po południu, tam ten fanpage, to wiesz. Kino Polska ci po prostu na 30 dni ten zabrał. Tak, dokładnie. Przestań obserwować Tartak. No dlatego ja do Heliosa chodzę. Raz, że mam bliżej, jest centrum handlowym, więc jest duży parking podziemny, mogę sobie w dresach wyskoczyć nawet o tej porze roku, nie muszę kurtki nosić.
do kina jest fajniej, ale akurat tego filmu nie chcieli grać w Heliosie, więc musiałem do multikina jechać. Okej, okay. A to od razu tak zapytam, bo ja mam jeszcze mój voucher niewykorzystany do kina, który mam ważny do kwietnia i chcę sobie pójść w tym miesiącu do kina. Powiedzcie wtedy, mi... jak był na awatarze ostatnio. To tak. Na co mam pójść do kina teraz? Poczekaj, bo te Oscarowe filmy będą u nas no, grane. Właśnie, na, właśnie... na kształt wody możesz iść, jest okay. Fajny film. Okej. Okay. No, jak tylko będą okay. Jak bo, tylko bo tak będą jeszcze grane. ten Molly's Game mnie tam trochę zainteresował. To był fajny film, bo przegadany i inteligentne dialogi. No ja właśnie wrażenie, takie Molly's takie Game lubię. Gdzieś w połowie się rozjeżdża tak jakoś. No. Tak. Coś, no, zaczyna zobaczę. Mocno takim wilkiem z Wall Street okay. I w połowie gdzieś gubi ten styl. I tak ale tak musisz pamiętać, że to jest o wiele bardziej kameralny film. Nie? Prawda. Tam, aha, tam prawda. Nie ma okay. takiej no to dobrze, ja takie lubię. Ja lubię oglądać na przykład ale filmy. Ale Jatonia na przykład by ci się spodobało. Okej, okay. To sobie też zapiszę. Mhm. O Tony Harding, o łyżwiarce. Okej. Okay. No. Ja lubię filmy o sportowcach, takie nawet jak są fabularyzowane czy coś, to lubię. No, to jest film o wieśniaczce, o trailer trashu, która została przy okazji łyżwiarką, także. Okej, spoko, to dobrze. True story. Nie, no, plus. Czytałeś o Tony Harding? Bo ja tą sprawę znałem. Ja nie znam, tak. Ja nie znam no to, akurat. Ja to, na nie przykład, znaj, to nie znaj, to w sensie nie czytaj zanim nie pójdziesz czytaj. Obejrzeć, no, bo to jest, no, bo to jest większy film. Szok. Ja na przykład, tak samo mi się bardzo podobał ten film z Tatumem, który był o tych zapaśnikach, pamiętacie? W zeszłym roku czy dwa lata temu. O zapaśnikach? To był, tak, ten, o tej... ten, co mieszkał na tej farmie tego... Tak. Ze Steve'em Carellem. Tak. Mhm, dokładnie. Bardzo I, mi się to podobało, bo, no. Tak, bo nie znałem historii po prostu. To jest podobnie zaskakujące, jak nie znasz, także tam nie googluj jej, nie... Okej, okay, spoko. Obejrzyj no to, wtedy. To dobrze. To już mam jakąś rozpiskę, mam gotową. Mhm. Do newsów. No wykorzystam, bo w plecaku go noszę już 3 miesiące ponad. 4 chyba. W newsach mamy ciekawostki, bo w końcu Nintendo otworzyło swoje buźki zacne i powiedziało no. szczegóły odnośnie multiplayera na Switchu, który będzie płatny. No bo miał być okay. płatny, nie? Docelowo. No. Czyli od ale września czy... tego roku. To jest dalej ten system kabli, komórek, tak. anten satelitarnych. Tak, właśnie miałem pytać, czy za wniesieniem opłaty idzie też zmiana jakości. To znaczy tak, Nintendo przygotowało apkę na smart urządzenia najróżniejsze, żeby to trochę ułatwić, ale no jakoś w to trochę nie wierzę. Zobaczymy, co ta apka będzie prezentowała. Bo ona jest właśnie po to, żeby się tam łączyć, żeby... Nie, bo za jej pomocą też ma się tam chyba dodawać znajomych jakoś, czy łączyć w ogóle w jakieś party łatwiej. Coś tam ma takiego być. Nie wiem, jakoś tak enigmatycznie to było wyjaśnione, jak na moje. Ale poza tym klasyczny taki model, jak mamy w Plusie i w Goldzie, że mamy jakieś takie special deale dla subskrybentów. Będziemy mieli też jakieś, subskrybenci dostaną też możliwość ściągnięcia takich klasycznych tytułów z jakimś dodanym online, rozgrywką online, jakieś Super Mario Bros. 3, jakieś tam, no takie starsze gry Nintendo. Okay. I to ma kosztować $4 miesięcznie, albo $8 za kwartał, albo $20 na rok. Więc, no... $20 za rok... To jeszcze nie jest tragedia, nie jest, ale nie dalej jest ten dużo, system no. kabli, rurek i innych przełączek, żebym ja usłyszał kogoś w Splatoon 2, to chyba nie. To chyba nie, no zobaczymy. Ta apka, ona ogólnie ma się też łączyć z konkretnymi tytułami, tak jakby ona ma mieć jakieś takie specjalne funkcje powiązane z konkretnym tytułem, w tej chwili tam Splatoon jest. No to tak gdzie jakby mnie kupili, jakby było na przykład 60 baków, czy tam 70, tak jak live PSN, i oni ci co miesiąc przysyłają Amiibo. O! Dostajesz pocztą. To ja jestem kupiony. Okej. Okay. Takie, co możesz tylko możesz dostać, nie będzie w sklepach, tylko takie, co dostajesz właśnie w tym. Okej, okay. I jeszcze gdyby były losowe wysyłane. W sensie jak losowe? No w sensie, że... Każdy dostaje inny? Nie, to musiałby być na miesiąc. Nie każdy inny, ale na przykład, żeby było tak, jak wychodzą pisma na przykład i są 4 alternatywne różne okładki. A, okej. Okay. Dostajesz jedno z 4, bo jak wszyscy dostaną... I co, miałbyś na stronie opcję
zamówienie. Nie. Właśnie o to chodzi, że dostajesz losowo. W czarnym. Lubisz, że świat płynie, tak? Jesteś tym mężczyzną. Tak, bo jak wszyscy dostaną takie samo amiibo, to wtedy one nie mają żadnej wartości, jak wszyscy mają takie po prostu same, obserwować, jak świat płonie. Tak. A tak po prostu zmniejszasz nasycenie rynku konkretnym amiibo. No, i na przykład co tysięczny jest niepomalowany, tylko jest złoty na przykład. Albo wybrakowany, nie ma ręki. W sensie nie ze złota, tylko... Wiesz, to te wybrakowane to takie chore pieniądze. W każdym razie, aplikacja ona już chyba jest, albo się pojawi lada moment i jest na razie darmowa do września, nie? Ma zostać darmowa ta apka. Mhm. Ten online cały, który funkcjonuje, też ma być darmowy nadal do września, a potem będziemy za niego płacić. Mhm. Będziecie płacić? Kubar, będziesz płacił za online nie, na Switchu? Chyba nie. Ja chyba też nie. No co, nie będziesz z Splatoona grał? Nie, no nie mam nawet Splatoona. Powiem ci, że grałem na WGW w Splatoona i w to można by zagrać. To jest też całkiem niezła gra. To nie była najgorsza gra, ale momentami miałem ochotę wyciągnąć nóż albo grę, albo gnatę coś rzucić, a niestety tam tylko może było... Farbą. Tylko farbą, no. Tak to wygląda u Nintendo. W każdym razie będzie to, co zapowiadali. Jak mówią, tak robią. Nintendo drukuje pieniądze. Generalnie. W tej chwili tak. No tam już są prognozy na 20 milionów konsol chyba, tak? W przyszłym roku? Swoje własne pieniądze. Więc drukuje. Dużo. Rekord Wii już pobili. W każdym razie, no fajnie, że im się to sprzedało. Mi się Switch podoba. Ale w tym tygodniu się pojawiła ciekawsza informacja, bo... Mega bomba. Rockstar zapowiedział, że przesuwa Red Dead Redemption na październik 26. Czyli przesuwa na wiosnę 2019, tak? Tak, troszeczkę mi to śmierdzi. Chociaż jeśli ktoś podaje konkretny dzień, konkretną datę, to wydaje mi się, że ta gra już jest prawie że gotowa. Ja bym się nie zdziwił, jak ona jest. To nie jest w naturze Rockstara, żeby wydawać na jesień gry, co? Pamiętam, że powiedzieliśmy to na streamie i ktoś znalazł, że w 2004 wyszło coś tam od Rockstara. Tak, ten ping-pong, tak? To... No, oni mieli Rockstar table tennis, nie? No to mieli. Mieli taką grę. Zajebisty ping-pong był od niego. Nie grałem w niego nigdy. Naprawdę był fajny? Naprawdę był dobry ten ping-pong, no. Ja wam powiem, że w dobrego ping-ponga to bym sobie zagrał. Tak z licencjami, ze wszystkim. Tak jak ciężko mnie ruszyć z kanapy, ale kurczę, jak miałbym w ping-ponga grać, to chyba wolałbym przy stole. To jest taki sport akurat dla mnie. Tam się nie za dużo ruszasz, jak masz... Się nie musisz ruszać, tak. Tak, jeszcze jak masz przeciwnika na zbliżonym poziomie i ci nie będzie zmuszał do biegania, to możesz sobie tak towarzysko bez końca w zasadzie odbijać. Jeśli trzymać tą paletkę tak pionowo i tak po prostu tak... Czyli u was jest ping-pong na innym poziomie w takim razie, rozumiem. Och, sorry, przepraszam. No, nie, ja bym w takiego z licencjami pograł, wiesz, tam Samsonow ja i te w szkole ping-ponga to największą zajawką było podkręcanie piłeczek. Każdy cwaniaczek musiał umieć podkręcać piłeczki przy serwerze. No tak. Każdy chciał być grubą. Gruba jeszcze kiedyś był, tak. Timo Boll, Samsonow. Grają chłopaki. Dobrze. Już zaczynamy czekać powoli na Red Dead Redemption, mam wrażenie. No. Jeszcze tylko rok. Szkoda tylko, że to się spierdzieliło w ten taki najgorętszy okres. Ja się nie zdziwię teraz, jak wszyscy uciekną stamtąd. Ale mi się wydaje, że ten gorący okres w ubiegłym roku wcale nie był taki gorący. Wiesz co, ale słuchaj, Rockstar bije wszystko. No, wszystko. Ale mi to nie przeszkadza. Rockstar może wszystkich pobić. Ja i tak będę grał w Red Dead Redemption, więc wszystko inne może wyjść kiedy indziej. To właśnie, dlatego oni muszą spierdzieć. No dobrze, niech się rozciągają na cały rok. Dobrze. A nie wszyscy chcą w październiku i w listopadzie sprzedać gry. Okej. Okay. A Battlefront 2, tu jeszcze mamy zagwozdkę. Sprzedał się i teraz tu jest pytanie. Jeden serwis podaje, że w 7 milionach, drugi w 8, trzeci w 9. Lub w 9. Nie wiemy. Lub w 9. W każdym razie na pewno poniżej 10. Tak. Szefowie EA się tłumaczyli na zebraniu inwestorów, zdaje się, prawda? Tak. Że sprzedało się mniej niż zakładali i wszystko to jest wina tych wścibskich dzieciaków, które wyszukały tą informację o lootboxach i zrobiły straszny smród w internetach, bo gdyby nie to, to byłoby super. Super. Byłoby cały plan marketingowy im rozpieprzyli, zobacz. Dzieci z Reddita.
W każdym razie sprzedało się na tyle rozczarowująco źle, no, że nie ma wyjścia. No absolutnie nie ma innego wyjścia, muszą wrócić lootboxy. No oczywiście. I ja się nie zdziwię, jak one wrócą w dokładnie takiej samej postaci, jak były wcześniej. Ta gra już po prostu będzie byle jeszcze coś na niej zarobić i zapomnieć. Tak jest. Wszyscy czekają, karawana jedzie dalej. Zobaczymy, czy ludzie się też zepną jakoś, jak one wejdą. Aczkolwiek oni mówili o tym, że one wrócą, nie? Że oni je tam tak, tymczasowo... To nigdy nie było tak, że nie usuwają, tylko zawieszają zawsze było. Tak, no żeby przeczekać, nie? Ten gorszy okres. No. Święta minęły, co mieli sprzedać, to sprzedali, coś tam się wróciło. Coś pewnie zarobili na tym, może niedużo, nie wiadomo tak naprawdę. No ale jak to, wiesz, no 7-9 baniek, to też nie jest dramat, umówmy się, nie? No biorąc pod uwagę liczby na przykład dla nich jest dramat, lowbreakersów, nie? To jest... ci akcjonariusze EA muszą być naprawdę, wiesz, tacy na kasę nastawieni, skoro tak, oni przy takiej gówno burzy są w stanie, wiesz, jeszcze mówić o pieniążkach. I... Ja tylko pragnę, żebyśmy zapamiętali, że przy poprzednim sprawozdaniu albo jeszcze wcześniejszym dla inwestorów ci sami goście z EA mówili, że wyłączenie lootboxów wcale nie wpłynie negatywnie na sprzedaż i na zyski elektroników. To jest argument, który powinniśmy zapamiętać i przytaczać, ilekroć ktoś będzie mówił, że musi dodać lootboxy, bo robienie gier jest teraz drogie i to się absolutnie nie opłaca bez lootboxów i wyciągania kasy. Trzeba pamiętać o tym argumencie, które EA samo przytoczyło. Tak. W tym tygodniu jeszcze się pojawiła informacja o tym, że ten Anthem, nie, wylatuje na następny rok rozliczeniowy. No, to każdy wiedział. Ale no, chyba się nikt, no przynajmniej z nas się nikt nie spodziewał tego w tym roku, nie? To w ogóle to by było chyba za szybko. No są plotki, że ten rok do Battlefielda ma należeć znowu, więc pytanie jakiego tylko? No Battlefield Bad Company 3. No, tak. Myślisz, że Bad Company będzie? No niby musi. Tak wszyscy przewidują, ale... Musi. Wszyscy trzymają kciuki za to. Ja nic nie wiem. Kurczę, ile ja grałem w Bad Company. To była chyba moja pierwsza multiplayerowa miłość na Xboxie. To jest też pytanie, kto będzie robił te Bad Company. Battlefield 1 na przykład jest bardzo inną grą niż poprzedni Battlefield i dużo osób takich, którzy się tam bardzo dobrze bawili w trójce i w czwórce, no to od tej jedynki tak szybko się odbili. No niby była fajna, ale przez miesiąc czasu i potem nawet nie, moi znajomi na przykład niechętnie wracają do tego Battlefielda. No powiem ci, że ja Battlefielda trzeciego, znaczy nauczony tym, jak bardzo mi się podobał Bad Company 2, kupiłem Battlefielda trzeciego i wcale w niego długo nie pograłem. No to jest jednak typowe multi. Myśmy w dwójkę. Ale ja grałem w Bad Company 2 w multi właśnie i pamiętam, że graliśmy w ekipie z Wojtkiem i mi się bardzo podobało. Myśmy super grali tam. Bardzo dużo. To jeszcze czasy Bloodergo i... Tak. Na Xboxie. No. Wszyscy tam byliśmy. Tak. Ja też grałem z wami. No. Wszyscy kiedyś byliśmy. Tymi, nieśmiertelniki za garażami na tej mapie śnieżnej wymienialiśmy przecież do achievementa. Wymienialiśmy, to jest... Dobre stwierdzenie. Brałem z twojego ciepłego trupa. No. 25 razy. Umawialiśmy się tam, nie? Tak było. A czekacie na Far Cry 5? Ja albo tak inaczej, czekacie na DLC do Far Cry'a 5, bo dzisiaj poznaliśmy to, co będzie w DLC. Będzie dodane w DLC, tak. Okay. Czyli będziemy mogli wrócić do Wietnamu i strzelać do Wietkongu. O kurde. Serio? Tak, taki będzie jeden DLC, który nazywa się Hours of Darkness. Kolejny nazywa się Dead Living Zombies i to są hordy zombie w takiej scenerii filmów kategorii B. Jezu, jak ja nie lubię gier o zombie. Znaczy, może nie tyle, że nie lubię gier o zombie, ale takich... To już mi się tak przejadło, te zombie. One wszędzie są teraz. I trzeci... Skończ. Trzeci jest na Marsie, nazywa się Lost of Mars i też ma być takim w stylu takich filmów B gdzieś tam. Kurde, wiesz co? Ja bym chciał pograć w te wszystkie dodatki, a nie w Far Cry'a 5. Jak to zrobić? Nie, mówię... Far Cry'a 5, Season Passem, poczekaj, aż to wszystko wyjdzie, zagraj w dodatki. Mówię absolutnie serio, bo grałem tam dwie albo trzy misje na WGW i one były fajne, tylko ja wiem, że mnie to znudzi. Ja nie lubię takich dużych gier, gdzie muszę długo jechać, zaczepiają mnie po drodze, ale ten temat mamy już omówiony, ale odniosę się do tego, co Mike powiedział, że te gry z zombie go nudzą. Znaczy ja mam wrażenie, że problem z tymi grami polega na tym,
że gry zombie, a la zombie, kręcące się wokół zombie, one mają pewną konkretną mechanikę, którą trudno wytłumaczyć w inny sposób, albo ktoś, kto pisze tą grę, jest na tyle leniwy, że nie chce sobie zadać tego trudu, jak fabularnie wytłumaczyć tą grę, bo w całej mechanice chodzi o to, że ty jesteś szybszy, zwinny i masz więcej możliwości i musisz się bronić przed słabszym przeciwnikiem, który za to jest w dużych ilościach. No, I możesz ewentualnie wymyślać, że to są zombie, możesz wymyślać, że to są opętani ludzie, możesz wymyślać, że to są androidy, kosmici, prawda? Tak. Ale jak powiesz komuś zombie, to on mniej więcej już jest nakierowany i wie, jakiego typu rozrywki się spodziewać. Dokładnie, widzisz, na przykład jak jest taka gra jak Dead Rising, no to ja wiem, po co te zombie tam są, to jest cała gra wokół tego zakręcona, że jest tam zombie, atakują miasto i tak dalej. I to jest wszystko z fabułą związane i jest super. Dying Light na przykład tak samo, nie? Masz te zombie tam w konkretnym celu. Ale jak już mam Call of Duty, w którym mam tryb z zombie, no to to mi w ogóle nie gra, po prostu mi to nie gra. Rozumiem, tylko wiesz, na przykład, znów, Call of Duty to jest kolejny świetny przykład. Ja nie mam ochoty grać w kampanię, a zagrałbym tylko w ten tryb, bo dla mnie to jest tryb hordy, który uwielbiam i do tego grany w multi z kolegami. To mnie interesuje. I tak samo jest, śmieszna sytuacja, tak samo jest w tym Far Cry'u. Wszystkie te dodatki, o których wspomniał Wojtek, brzmią fajnie, tylko nie mam ochoty grać w tą podstawową grę wcale. Mało do tego, jak kupimy cały Season Pass z tymi trzema dodatkami, to dostaniemy jeszcze Far Cry'a 3 na Xboxa One albo na PlayStation 4. O. Bo ta gra nie wyszła nigdy na Xboxa i PlayStation 4. Można było grać wstecznej na Xboxie, ale nie było osobnej wersji. Okay. I teraz właśnie będzie dodawana. Teraz też w ogóle jakaś taka ofensywa z tym Far Cry'em jest, bo chyba do plusa, jak się kupi na rok plusa, to dorzucają czwórkę. No, może to wszystko w ramach machiny marketingowej. Tak, też mi się tak zbliża wydaje. Zbliża się premiera, no. To się ostatnio często zdarza, że jak na przykład wychodzi gra na X, a pewno na PlayStation jest to samo, ale jak wychodził Fracture Butthole, to też kijek prawdy był. Ilekroć wychodzi gra, która miała pierwszą część poprzedniej generacji, to starają się, żeby była we wstecznej kompatybilna i dorzucają jako nus. No. To często się pojawia jako narzędzie marketingowe. Tak, teraz sprawdziłem dokładnie. Do 12 lutego jest ta promocja z plusem. Far Cry'a dorzucają. No spoko, jak ktoś nie ma plusa, bo to jest dla tych, którzy nie mają aktywnego plusa. Więc ja bym się załapał, jakbym se kupił, ale by było. Ja nie mam aktywnego plus. Ja też nie mam aktywnego plusa. Ja wszyscy byśmy dostali Far Cry'a, może byśmy zagrali w koopie. Ostatnio myślałem o tym, żeby odpalić PlayStation 4, bo podejrzewam, że już jest tyle aktualizacji do zrobienia, że to pół dnia zejdzie. Teraz jest weekend, to może to zrobię. No, może się tak. Przy oknie, bo jak to muchnie z tyłu, to mi wiesz, to ty się nie odsprzątasz. Na God of War trzeba się przygotować, Shadow of the Colossus bym w końcu zagrał. No tak, Shadow of the Colossus lada chwila, God of War też za dwa miesiące. The Last Guardian mam do ogrania jeszcze. No, to akurat bym sobie odpuścił. Stara taka dieslowa ciężarówka, taki pierwszy pierd. <gdzie jest, taki śmiech> I ten czarny taki dymek, taki... Nie, moje PlayStation może być nieużywane, ale jest dbane, jest co tydzień odkurzane. Bardzo dobrze. Jak słodko. No a propos koopów w Far Cry'u, Mike, graliśmy w którego Far Cry'u? My graliśmy... To była czwórka? To była chyba czwórka, tak. No. To była czwórka, początek czwórki. Tam dosyć długo żeśmy, parę godzin pamiętam. Biegaliśmy, To była ta w Himalajach? Tak. W Himalajach, tak. No dobrze. No dobrze. Newsy... There is no more news. Odbębnione. Ciekawe rzeczy zaczynają się dziać. Zobaczymy, co nam... Dzieje? No tak ogólnie w świecie gierkowym, bo tak i gry się zapowiadają. Z zimowego snu, tak? Tak, tak. I już ten Darkest Dungeon na Switcha się gdzieś tam na horyzoncie. Darkest Dungeon na Xboxa w tym miesiącu, nie? Mówię na Switcha, przepraszam, na Xboxa, tak, bo na Switchu on już wyszedł, na Xboxie będzie ostatniego lutego. Nice. A ostatnio widziałem, że Mercenary Kings, taka gra, która wyszła kiedyś tylko na PlayStation 4, taki Mercenary Kings, aha, okej. Okay. Taki platformer, no. Strzelanka, dużo broni, to wychodzi teraz 6 lutego na One Switcha. Ten militarystyczny, ten shooter, jak to się nazywało? Mercenaries. Nie, też ta taka arma, taki Operation Flashpoint. Full Spectrum Warrior.
Ja pierdolę, Mike. No to jest militarystyczny shooter. Jeszcze jakieś gry z 96 roku podaj. 20 pytań to jest teraz, uwaga, lecimy. Właśnie, to jest nieautoryzowane 20 pytań. Nie, to był zwiastun, ale to chyba nie w tym. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Skład? Ale... Nie, skład to teraz na PC-cie jest nie. popularny. Ale też wyszło... Insurgents, o, Insurgents. O, Insurgents też, prasówka przyszła kilka dni temu. Tak. Okay. Ale Mercenary Kings, jeszcze było coś jednego, co mnie zaskoczyło. Czekaj, gdzie to było? O, All Boys w końcu wychodzi na PlayStation 4, Xbox One i Switcha 13. All Boy. Tak. All Boy. To jak jesteśmy jeszcze przy grach, które wychodzą, to są Pillars of Eternity 2. Ja się tak trochę się nad nimi zastanawiam, ale... W lutym to wychodzi? To wychodzi albo w lutym, albo w marcu, bo wiem, że to już się ostatnio pojawiło na tym, na GOG-u, nawet na głównej stronie mi mignęło. Zaraz wam powiem, kiedy to wychodzi, bo to gdzieś tutaj będzie wysoko. Ale powiedzcie mi o grze Kingdom Come Deliverance. W kwietniu wychodzą Pillarsy. Kingdom Come Deliverance, która wychodzi 13 lutego. Tak. O tej grze chciałbym chwilę się To jest zatrzymać. Gra, okay, to ja ci powiem. O której ja niewiele wiem, natomiast trailery są wszystkie zmontowane jak gry od Telltale. W sensie stoją dramą i cutscenkami, a jestem ciekaw, czy jak tego nie odpalę, to nie będzie jakiś twist i nagle się okaże, że mam 8 godzin Dark Soulsów, a potem pół godziny cutscenki. Wiesz, czego się boję w tej grze najbardziej? Tego systemu walki. Bo on może ją jeszcze położyć. Bardziej hardkorowy For Honor. Tak, on może w ogóle położyć tę grę, ale ona jest na tyle taka interesująca, że ja bym chciał w to zagrać, bo tam tematyka mi się podoba. To jest takie znowu słowiańskie, nie? Takie jak w Wiedźminie. Jest, tak. Jak myśl, to mnie rusza. Słowiański, może... zamiast magii masz jakąś tam alchemię, powiedzmy, z ziółek, ale cała gra bazuje na tym takim bardzo hardkorowym systemie walki, niczym właśnie z For Honor, gdzie musisz w 8 stron, wiesz, blokować i zadawać ciosy. Dokładnie. Albo kłute, albo zamachy, stamina i tak dalej. Tego się boję najbardziej w tej grze. Okej. Okay. No to jest, ta gra będzie też, przynajmniej tak ją sprzedają nam cały czas, że ona ma stać fabularnie też, cutscenami, fabułą, no i tą walką taką hardkorową. Ale jak to wyjdzie, filmiki nastrajają pozytywnie, bo to Czesi Ja wierzę, że tam jest, tak, że tam jest mnóstwo takich NPC-ów, RPG-owości pewnie, gadania, questów i tak dalej. To ponoć jest strasznie olbrzymi świat wykreowany, tylko tak kurczę, jest, ta walka tak jest. Wygląda. To są ludzie, to jest, firma się nazywa teraz Warhorse, ale to są ludzie, którzy robili te mafie pierwsze. Nie wiem, czy pamiętacie, pamiętacie. Tak. To byli Czesi. Tak, to są Czesi, to chyba wtedy Bohemia Interactive się nazywało. Tak. Coś takiego. I tego Warhorse'a założył właśnie gościu, który stworzył mafię. To jest ten Dan Wawra, on się nazywa. Więc... No mafia, pamiętam, fabuła w pierwszej mafii mnie strasznie mnie robiła. To było więc, tak. Jeśli tam są nadal te same wartości wyznawane w firmie, to może być ciekawie. Bo tam ludzie, którzy tworzą tę grę, to są ludzie, którzy zjedli zęby na grach RPG, między innymi tam na UFO jakimś. Franka odwoziło na lotnisko i tam przyjeżdżała mafia go dobić. Jesus. Na przykład. Ale to była taka gra, która potrafiła zwolnić i potrafiła przez pół godziny sterować dialogi. Tam była taka misja, że się tą kobietę odprowadzało do domu. Albo się szefa wiozło do restauracji, żeby sobie zjadł. Tak. To z takich innych ciekawostek, na przykład głównym człowiekiem odpowiedzialnym za ten tech ich tak zwany, za programowanie grafiki jest gościu, który pracował kiedyś dawno w tym Illusion Softworks, którzy robili tam mafię, Hidden and Dangerous, i on potem pracował przy Forzie Horizon jako jeden z takich starszych programistów grafiki. Kolejny mój ukochany tytuł przywołałeś, Hidden and Dangerous 2, to była super gra. No była. Pamiętaj, wybierałeś sobie misję i budowałeś sobie skład, brałeś jednego, dwóch, trzech, czterech komandosów, wybierałeś im ustawienie. Ten bierze na przykład wytrych, ten bierze te szczypce do cięcia tych siatki, nie? Musiałeś sobie stworzyć idealną drużynę prawie jak w RPG-u. Tak, tylko ta gra była strasznie drewniana i to mnie trochę to mnie trochę odstrasza. Jak to ten sam człowiek będzie programował, to może być różnie. No ale... Była, ale pamiętam, że dobrze się bawiłem w tych grach. No.
A powiedz mi, graliście kiedykolwiek w Dynasty Warriors? Tylko oglądałem, jak miliony sekundę. Przeciwników się przewalają w te i we w te, ale nigdy nie miałem okazji grać w to. Okay, sekundę grałem, ale to nie było... Sekundę grałem, tak wszedł, wcisnął guzik, no. Jednym guzikiem położył 420, tysiąc, tak. Tysiąc tych kolejnych... Tysiąc położył. Hit combo. Tysiąc no. Hit combo było, no. Co jeszcze wychodzi ciekawego w lutym? Secret of Mana remake wychodzi, ale tylko na PC-ta i PlayStation 4. A Secret of Mana to nie wiem, co to jest. Nie ma wyjść drugi epizod The Fall? O tym skafandrze? Ma wyjść, ale to chyba nie w lutym jeszcze. Okej. Okay. Mam wrażenie, że to od roku ma wyjść. No w marcu mamy Yakuza 6 i Ni no Kuni 2, ale to was chyba nie interesuje. Mnie dosyć, no mniej. Mnie bardzo. Może Ni no Kuni nie, ale Yakuza jak najbardziej mnie interesuje. A potem jest God of War w kwietniu, w maju jest Donkey Kong już zapowiedziany z tych, co mnie interesuje. To na luty dopiero patrzę, a ty już w maju jesteś. Bo tam na luty już więcej nic nie ma. I potem w czerwcu mam jeszcze zapisy. Potem jest E3, potem wakacje, jak potem, nic nie ma, potem Red Dead Redemption, potem gwiazdka i mamy rok. Ja mówię z tych dużych gier. Payday 2 na Switcha wychodzi. No come on, Payday 2, proszę. A Stellaris Apocalypse Expansion? To powiem ci bardzo chętnie. To może nawet byśmy wtedy postreamowali, co? I gdyby był wreszcie by był też Stellaris na streamie. Definitive Edition wychodzi. Właśnie. Dwie bajonety na Switcha. A bajonety to akurat bym sobie zagrał. Ale tak pograłbym w nie z godzinkę, dwie, może trzy, ale nie wiem, czy... A nie, jak chcesz, The Fall, druga część The Fall, 13 lutego wychodzi, proszę. No widzisz. Na Switcha ma być. No jak, Mike, jak chcesz sobie pochlastać w takich bajonetach, to lepiej kup tego, no, Nira Automatę. Ciekawe, dlaczego akurat Nira Automatę mam ci kupić. No? Żebyś mógł mi pożyczyć potem. Specjalnie kupię na peceta. Tartakuja. No, tartak. Jeszcze w czerwcu... A jego pecet teraz to pociągnie. W czerwcu jest jeszcze Onrush, który mnie bardzo interesuje. To jest to od Codemasters, ta ścigałka nowa. Nie wiem, czy w czerwcu będę żył. Ja na luty patrzę. Właśnie, a ja mogę zejść. To jest moja rozpiska na najbliższe pół roku. Skupmy się na lutym, żeby przeżyć luty. No to Far Cry na koniec lutego i Kingdom Come Deliverance mam tylko. Far Cry jest w marcu. Czyli ja w PUBG będę grał. Dobra. Far Cry, a nie, Far Cry jest chyba 27 lutego. Far Cry jest, przenieśli na 27 marca, jakiś czas temu. A to może ja źle sobie wpisałem w rozpiskę i on jest w marcu rzeczywiście o miesiąc. Tak, macie rację. To przepraszam. Co tam dalej, panie, mamy ciekawego? Teraz to już kąciki tak na grubo lecimy. No to lećmy je. Bo Microsoft ostatnio z grubej rury pociągnął. Bo Microsoft. Bo Microsoft. Microsoft pociągnął z grubej rury, ponieważ powiedział, że wszystkie jego gry first party, które wyjdą w najbliższym czasie, będą dostępne w Game Passie w dniu premiery. Co my teraz zrobimy? No, ale wiecie, że oni mają kupsztale same, nie? Do wydania, więc to ja bym się tak nie hajpował jakoś bardzo. I właśnie nie rozumiem trochę tego, bo sklepy tam, były takie artykuły tam na Eurogamerze, na Games Industry, Polygon chyba też to podchwycił, że sklepy, retaile teraz gdzieś tam w Australii, w tym, w UK-u zaczęły się buntować, że one Xboxa sklepy, nie będą sprzedawać. Ale ja trochę tego kurde nie rozumiem jednak, bo... To dotyczy przecież raz, że tylko tytułów first party, których tych Microsoft ich praktycznie nie ma, a te co ma, to są naprawdę tak śladowe ilości, że oni i tak by tego nie sprzedali, Nie, come on, sprzedać by na pewno coś sprzedali, tylko... Czy ja wiem? Nie będzie... Pójdziesz do sklepu po Crackdowna? Tartak. Nawet jak będzie nie w sklepie, to też po niego nie pójdę, bo ja nie gram w Crackdown. Ale State of Decay już chcę grać, Sea of Thieves też mnie zachęciło, tylko sklepy mają problem, bo nie będzie płyt w drugim obiegu, więc nie odpada im ten dodatkowy zarobek. A oni na tym jednak najwięcej zarabiają niż na nowkach. Zarabiają z używkami, poza tym, że odpada im tak elementarna kwestia jak ruch, jak po prostu ruch w drzwiach. Nie? Jak ktoś przychodzi to zawsze może wyjść z czymś innym jeszcze. Ktoś przychodzi zapytać, zamówić, to jest jedna wizyta, a druga wizyta, żeby odebrać. Oni muszą mieć ruch w drzwiach, no bo jak nie ma ruchu, to nie ma sprzedaży. No to prawda. Nie, ja trochę ich rozumiem, no tylko tak wydaje mi się, że to jest trochę za bardzo rozdmuchane. No ktoś tam podchwycił i zrobił wielki artykuł z tego. Pamiętam, jak pojawiał się Netflix
I ludzie się też śmiali, że to filmy. Cyfrowo. Cyfrowe filmy oglądał. W takim piractwie. No, Blockbuster może spokojnie się nic tak, nie martwić. Tak jest. Po czym rok później były już, wiesz, pod Blockbuster już ludzie pikietowali, bo się zamykał jeden za drugim, a teraz już nie ma Blockbusterów, jest Netflix. I no wszystko właśnie. Jest cyfrowo. No właśnie. No, ciekawą drogę obrał Microsoft, jak dla mnie, bo oni chyba są świadomi bardzo tego, że więcej mogą zarobić na tych grach, dając je w Game Passie w dniu premiery, niż jakby mieli je dać w pudełkach, czy tam cyfrowo za pełną cenę normalnie, tak. Tak mi się coś kojarzy, że... Ktoś kiedyś musiał spróbować zrobić growy Netflix i widzę, że Microsoft chce być koniecznie pierwszy w tym Możliwe, że tak chcą. I wszystkie karty kładzie na ten swój Game Pass. Jasne. To jest fajna sprawa, o ile pójdą rzeczywiście za ciosem i te Gearsy, i te Halo, które tam gdzieś będzie pewnie prędzej czy później, się w tej usłudze pojawią. Jeśli tak będzie i dodatkowo będą jakieś nowe marki, bo oni muszą kupić jakieś studio albo nie wiem, wychować coś nowego. A propos tych zakupów, to pojawiły się takie ploty w ciągu kilku ostatnich dni, że... Że Microsoft miałby kupić, no już nie wiem, to już chyba szaleństwo jest, albo EA miałby kupić, albo Steama miałby kupić, także... No te firmy są za duże, żeby chciały się sprzedać. To jest pewnie jakaś straszna plota, ale jeżeli faktycznie chcesz zapełnić swój Game Pass czymś, tak. To EA wcale nie jest takim głupim pomysłem. Tak. On ma tyle tytułów... Wiecie, to nie musi być tak, że oni muszą kupić, nie wiem, EA czy coś, oni mogą kupić ich marki na przykład. No. Bo jednak licencji EA ma dużo i na dużo fajnych gier. Ale wszystko po prostu. Ale przypomnijcie mi, EA Access nie ma na PlayStation, nie? Nie, to ma, jest, nie ma. Ta usługa nie jest tylko na Xboxie. No to po prostu tak. muszą dążyć do tego, żeby był jeden abonament, a nie dwa, bo teraz się okazuje, że mają... Teraz już są trzy, nie? No, na jednej konsoli mają trzy różne abonamenty, które dają gry, bo masz Live'a, który de facto daje ci gry co miesiąc, masz tak. Game Passa, który daje ci gry i jest jeszcze EA Access, który ci daje gry. Tak jest. Jeszcze zaraz Ubi rozszerzy ten swój klub i też się okaże, że będą tam dawać gry. No, tak, ja wam powiem szczerze, że ja bym na przykład za tego, jeśli ten Game Pass rzeczywiście miałby być w takiej formie, że dostaniemy Crackdowna, State of Decay, Sea of Thieves, ja bym go chętnie zapłacił, bo nigdy bym tych gier nie kupił. To mówię mój przypadek, nie? Taki konkretny. Tak samo raczej nie kupiłbym Halo, ale jak dostanę to wszystko w ramach abonamentu... Majku, o honorze, musisz powtórzyć ostatnie zdanie, bo nagle cię wyciszyło do zera. Jak tak mogło być? No tak się zrobiło, no ja to... też nie wiem, jak tak mogło, ale... Chwilę cię nie było słychać. To... No, ciebie się nagrywa, więc... No, nie, spoko. To powiem jeszcze raz w takim razie. Jeśli dostanę tego Crackdowna, State of Decay, Sea of Thieves i Halo, to ja bardzo chętnie Game Passa kupię, bo ja tych gier normalnie nigdy bym po nie do sklepu nie poszedł. Bo to są gry, które nie są moimi markami tak jakby. To znaczy, ale... u mnie jest ten problem, problem, a przy okazji może się okazać, że rozwiązanie i pójdą mi faktycznie na rękę, bo w sumie, Crackdown z tych gier to jest jedyna gra, w którą mógłbym grać dłużej przez wzgląd na długość tej gry, a ona mnie nie interesuje. No właśnie. Nie wiem, jak duże będzie State of Decay 2, ale pamiętam, że jedynka to była gra na tydzień. No. I nie wiem, czy State of Decay będzie miał jakiś mechanizm, który będzie sprawiał, że będę do niej wracał, więc ewentualnie przy niej mogę spędzić więcej czasu i dla niej mógłbym kontynuować ten abonament. Sprawa. Natomiast Sea of Thieves, no wątpię, żebym to kupił w pudełku, ale tydzień bym ze znajomymi pograł, bo to było śmieszne. I wiesz, jak ja miałbym nawet zapłacić te dwie stówy, czy tam 250 wychodzi chyba na rok, tak, Game Passa, on tam jest 20 zł miesięcznie, to jest tam 240 zł. Bo to też jest takie sprytne, nie? Niby 10 dolców na miesiąc. Jasne, ale to jest rok, konkretna kwota 20 już. Dolców, oczywiście. Nie 60 za live. To jest konkretna kwota, ale ja bym chętnie ją wydał, bo to są gry, których na przykład nie miałbym na PlayStation, nie miałbym na Switchu, nie? No bo ich nie będzie. Wiesz, myślisz sobie, kupię miesiąc, pogram, ale przyjdzie na przykład, skończy ci ten miesiąc i wpadniesz taki, o kurczę, wróciłbym do tego, zobaczył, wiesz, pograłbym sobie jeszcze, patrzysz, nie mam Game Passa, nie mam tej gry, nie mogę grać ją, bo ona była w Game Passie, nie? Tak. Czyli muszę kupić znowu muszę kupić kolejny miesiąc. No oczywiście, raz, że tutaj psychologia działa, a sam Microsoft też na pewno to przekalkulował i to nie jest, że oni teraz z zamkniętymi oczami, co będzie, to będzie, God take the wheel i lecimy.
Jesus Take the Wheel. Jesus Take the Wheel. Na szczęście bardzo często są promocje i za dolca chyba, czy coś, jakieś grosze można kupić do pierwszy miesiąc. Tak. Ja z tego jeszcze nie korzystałem, oprócz tego w pudełku z Xboxem. A to też się wytrwaniam tak, że jak już masz, to już nie będziesz mógł wklepać. Tak, ja już nie mogę tego kodu wklepać. No, ale ja z tego nie korzystałem, więc w każdej chwili jeszcze mam to. Ale wiesz, nawet ja nie muszę tego Game Passa płacić przez cały rok. Ja sobie go kupię, na przykład teraz wyjdzie ten Crackdown, tak? Czy State of Decay, one wyjdą mniej więcej w tym samym czasie pewnie. No to zapłacę go tam jeden miesiąc, drugi, potem trzy miesiące nie będę płacił, potem znowu sobie go kupię. No a widzisz, a ja tak nie potrafię. Ja muszę mieć dostęp do tych moich gier w każdej chwili. Ja w to nie gram, ale potem się okaże, jak ktoś szyknie, zagramy sobie partyjkę Sea of Thieves i o nie, kurczę, bo mi się skończył wczoraj, ten też nie ma, kurczę, ciężko się zgrać, więc koniec końców może wyjść taniej i lepiej, że ja kupię tą grę w pudełku i potem jak już będzie po wszystkim, to się jej pozbędę. No Microsoft musi... Trzeba by to przekalkulować po prostu. Na przykład mnie musi czymś zainteresować, czego nie mam gdzieś indziej, żebym chciał tam wydawać pieniądze. No okej, próbują mnie zainteresować Crackdownem, którego mam totalnie gdzieś. State of Decay, no okej, może zagram, jak już będzie. Sea of Thieves jestem autentycznie ciekawy, chociaż też może jakoś nie bardzo. No ale jak dorzucą jeszcze ze dwie, trzy większe gry do tego, tamto Fable powiedzmy, tak, które jest gdzieś na horyzoncie, czy nawet te ich flagowe jakieś tam Forzy, no to... Czemu nie? No, pamiętajcie jeszcze jedno, że w te gry, w tym, one wchodzą i wychodzą. To nie jest tak, że ona wchodzi i zostaje na zawsze. Oczywiście, tylko tak. Ja bym się nie zdziwił, jak premierowe gry po na przykład po trzech miesiącach. Dokładnie. Jak tam i tak będzie jakiś taki kruczek, o którym się dopiero dowiemy i się okaże, że to wcale takie dużo tańsze nie jest. Na Netflixie też na przykład jest sezon czegoś i znika, nie? Po kilku miesiącach. Za chwilę Microsoft przyjdzie i powie, że tak, to będzie w sumie w dniu premiery w Game Passie, ale po dwóch miesiącach już będziecie musieli kupić pudełko, jak będziecie chcieli dalej w to grać. No i... Może tak być. Też to nie jest wykluczone. No zobaczymy, co nam powiedzcie wymyślą. Powiedzcie mi, jak widzicie ten Game Pass działający tak w pełni? Powiedzmy, pamiętacie początki Netflixa, jak wygląda to teraz, nie? Mm-hmm. To jest właściwie... Coś, co zastępuje całą telewizję, wszystkie filmy, wideo i tak dalej, masz jedno wszystko w jednym miejscu. No jeśli jak o mnie... widzicie taki Game Pass, który powiedzmy celuje też w podobnym... Jeśli o mnie chodzi, to do tego Game Passa regularnie muszą dochodzić nowe tytuły, tam nie mogą dochodzić krapy w stylu, wiesz, Naka, nie, pierwszego. No ale czy widzisz tytuły, które wychodzą ekskluzywnie na Game Passa? Może niekoniecznie ekskluzywnie, ale jak będą wychodzić takie mniejsze, nawet jakieś indyki, czy wiesz, Game Pass przynosi kasy, oni mają mnóstwo kasy, zaczynają wydawać na studia, na tytuły, na IP. Właśnie, bo jeżeli używamy analogii do Netflixa, to prawda jest taka, że ilekroć jak chcę obejrzeć jakiś film, to jego bardzo często na Netflixie nie ma. Dla mnie Netflix w zasadzie stoi produkcjami Netflixowymi. Yep, dlatego właśnie pytam, jak widzicie... Dlatego wydaje mi się, że Microsoft musiałby zainwestować, okej, niech wychodzi taka duża gra jak State of Decay albo Sea of Thieves na skalę odpowiednika Netflixowego, czyli Brighta na przykład, ale regularnie co tydzień wychodzi jakiś indyk w piątek. Na przykład. Myślę, że nie co tydzień, ale tam powiedzmy raz w miesiącu, czy kilka indyków by wpadło, to bym był zadowolony. Netflix puszcza jeden nowy serial, co... Ale już potem masz do czynienia z taką sytuacją, że masz tyle zawartości, że nie jesteś w stanie jej konsumować. Ale to jest jasne. Ale właśnie o to chodzi, bo ja na przykład co z tego, że Netflix wypuszcza serial co piątek nowy, jak mnie interesuje jeden serial co cztery tygodnie, co pięć, co sześć, bo nie wszystkie seriale są dla mnie, ja też nie wszystkie gry są dla mnie, nie? Ja się też złapałem na przykład na tym, że kupiłem tego Game Passa, tak, bo chciałem tam pograć w ten Book of Unwritten Tales. Chciałem jeszcze grać w Mad Maxa, ale już tego Mad Maxa nie zdążyłem, za chwilę były nowe gry, inne, tu Monster Hunter, tutaj jakiś tam Persona, coś tego, no nie mam czasu i sorry, przestałem płacić za Game Passa, bo mam ściągniętego Mad Maxa, którego nie zdążyłem odpalić. No i przykro mi. Więc jak będziesz mi tu dorzucał jeszcze raz w tygodniu fajnego indyka, to ja i tak w niego nie zagram, ale bo nie będę miał kiedy. Ale wiesz co, ty też mógłbyś powiedzieć tak samo o Netflixie, nie? Po co mam płacić, jak ja nie mam czasu tego wszystkiego oglądać? To tak, dlatego ja na przykład nie oglądam Netflixa, bo wiem, że nie będę za niego... Znaczy wiem, że będę marnował pieniądze, ja nie lubię wydawać pieniędzy. A jak Netflix wypuszcza w piątek serial, który mi się podoba, to ja go w sobotę do obiadu ostatni odcinek. Tak, ja wstaję rano i tak mi mówi, że właśnie binge'nął cały i czy mi opowiedzieć. Czy mi opowiedzieć? Ja nie mam z tym problemu, opowiedzieć.
Bo tam jest najważniejsze, czy mogę potem komuś opowiedzieć ten serial. Ja z Netflixem mam, podejrzewam, że z Game Passem byłoby takie, podobnie. Budzisz się, pierwsze co widzisz jest wiadomość od Tartaka. Ej, ten serial, widziałem go już, oglądałem go. God damn it. Wiem, że z Netflixem mam tak, że i z Game Passem miałbym podobnie. Ty masz mało czasu po prostu, tak. Tak, ale chodzi o to, że zobacz, na Netflixie, dokładnie tak jak mówisz, mam mało czasu i na przykład House of Cards obejrzałem pierwszy sezon i kawałek drugiego, bardzo mi się podobał, bardzo chętnie bym go kontynuował, czy jest dobry, czy nie jest dobry. Nie mam czasu i po prostu przestałem płacić, bo to jest bez sensu. Tak samo zacząłem oglądać Narcos, obejrzałem pierwszy sezon prawie do końca, chętnie bym oglądał kolejne, ale nie mam czasu i nie będę tego robił. Wiem, tylko ty mówisz, że zaczną wrzucać gry i to się zrobi tyle, wiesz, no ty nie masz czasu, ale ludzie mają czas. No mają czas, pewnie, oczywiście. Tak, tak. Widzicie sytuację, w którym Game Pass w jakimś momencie łączy się z live'em cenowo i usługowo? Widzę to, ale to chyba musiałoby być droższe. No. Ale to wiesz, to może być jakiś kolejny gier. Masz właściwie Game Pass i masz Golda i teraz jak patrzysz na tego Golda, to on właściwie jest taki, to jest przepustka, Gold, nie? Żeby Gold to jest taka bida trochę, no. Dla mnie ten model biznesowy, jaki jest w Goldzie czy w Plusie, no to wiadomo, także oni muszą utrzymać infrastrukturę, to ale jest, popatrz, to jest podnoszą proste. Cenę, załóżmy do 20, nie? Na miesiąc. Tak. Masz, jaką oni, masz tego Game Passa, masz Golda w tym wszystkim, jaką oni kasiorę na tym zaczynają trzepać. No tak, tak. Już nie tak. Płacisz $60 na rok, tylko płacisz już $240 na rok. Oczywiście. Nie, ja bardziej chciałem powiedzieć, że na przykład ten model Plusa i Golda, który daje gry, no jest taki strasznie ułomny, bo to już są takie suchary, że naprawdę to mało jest osób, które w nie grały. No jak coś wpada do Plusa czy do Golda, to dla takich graczy, którzy jednak się tym interesują, większość gier mają ograne, no po prostu. To a propos tych sucharów, to powiedz nam, co jest w lutym. W lutym jest Goldzie, Shadow Warrior pierwszy. Okej. Okay. No. Wow. Assassin's Creed Chronicles India tym razem, to jest chyba już ostatni odcinek, tak? Ja grałem Były dwa? Chiny? W Chiny grałeś? Chiny, India i Rosja chyba była, co? Ja nie wiem, czy... Rosja może, okej. Okay. No dobra, w każdym razie tak. Ale to już wyszły te trzy, powiedzcie tak? Mi, pytam, nie bajopuję. Tak. Wszystkie trzy już wyszły. Dawno temu. Okej. Okay. I są jeszcze dwie gry, one są chyba we wstecznej, to są stare gry z 360, Split Second, w którego ja nigdy nie grałem i bardzo chętnie bym zagrał, chociaż nie wiem, czy ona się nie zestarzała zbyt mocno już teraz, graficznie przede wszystkim. Na pewno, ale mam ochotę zagrać. To jest jedna z tych takich bardzo niedocenionych gier, które ponoć były naprawdę niezłe. Ona wyszła w tym samym oknie czasowym co Blair i one się kanibalizowały nawzajem. W koniec końców żadna się dobrze nie sprzedała i oba studia. Split Second, jedno było od Disneya, Split Second chyba było od Disneya. Oj, nie wiem teraz. I pamiętam, że oba studia miały straszny problem. Wypuściły bardzo podobne gry w tym samym oknie. Pamiętam, że w Blair grałem jeszcze z Maciem na PlayStation 3. Blair to było tak, wyglądało jak prawdziwa ścigałka, miało taką mechanikę jak Mario Kart, nie? Tam się zbierało te różne power-upy na trasie. Mi się Split Second bardziej podobał, był taki widowiskowy, to byli szybcy i wściekli, zanim szybcy i wściekli odlecieli. Jakby Michael Bay robił wyścigówkę na konsolę. To była jedna z takich pierwszych gier, która trochę w te wyścigówki tchnęła nowego życia, bo tam się zaczęły te levele burzyć, jakieś tam samolot się rozpieprzał. Jak nie byłeś na tyle szybki, to ta wieża już leżała, trzeba było jakoś bokiem objechać. Mhm. Tak. To było fajne, z przyjemnością w to zagrać. To już jest, 1 lutego. No. Sorry, muszę lecieć. No to nara. Na razie. Nara. A 16 lutego Crazy Taxi. Ja nigdy nie byłem fanem Crazy Taxi. Ja też nie specjalnie byłem. Ta gra ma taką kultową liczbę fanów, ale... Ja nie specjalnie. Jakoś nigdy nie. Tak samo Jet Set Radio, to też nigdy nie była moja gra. Okej, Jet Set Radio. Próbowałem też ten Space Channel 9, to była ta taka rytmiczna gra, też mi to nie podeszło. Byłby taki okres na 360, że z Makarona właśnie całą serię wypuścili, tam jeszcze to łowienie rybek. Tak.
jakoś mi nie podeszły te gry. A co mamy w obozie niebieskich? W obozie niebieskich datę premiery God of War mamy w końcu. 20 kwietnia wyjdzie. 2019. Więc... Nie, 2018. Już się pudełka, plakaty drukują, wszystko te, te dźwięki nagrywają, plakaty. Pania ruszyła. Tak, tak. Tartak już okładkę zrobił. Ja już mam okładkę zrobioną. Tak. Tartak i Fakesport już mają okładki zrobione. Tak, dokładnie, Fakesport też. No. Tak jest. Ale w lutym w plusie doczekaliśmy się w końcu hitu. Ja napisałem nawet na Twitterze, że jak Microsoft ogłosił Game Passa i te rewelacje, to Sony najcięższe działa wytoczyło i dało naka do plusa. Także w lutym... W redakcji forum Ogatki była dzika impreza, dzikie rejwy były. Tak jest. Było, no. Jak ktoś nawet nie grał ktoś przyniósł. Pierwszego naka na PS4 będzie miał okazję zagrać. Mój Boże. Oni sobie zrobili straszną krzywdę, bo oni po prostu nigdy więcej już nie będą mieli lepszego plusa. Tak. No to jest ten opus magnum, jak to mówią. Koniec. No, tą usługę można już wyłączyć, bo nie ma sensu. Już. Nie przebijesz. Trzeba ją używać, żeby móc codziennie mieć dostęp do NAC-a. Ja bym teraz chciał, żeby ten NAC był tak, jak się nazywał ten bilard, co na Xboxie był przez 7 miesięcy. Pool Nation? Pool Nation, chyba tak. Pool Nation. Chciałbym, żeby teraz NAC przez pół roku był w plusie, tak, Pool Nation na Xboxie. Okej. Okay. No, o ile dwójka jest fajna i ten NAC dwójka całkiem mi się podobał, to jedynka jest straszny kasztan. Ja tego nie polecam nikomu. Ale to tak, ja myślę, że każdy w to zagra na śmiech, dla śmiechu. Wiesz, ludzie zagrają w to dla śmiechu, bo tyle lat czekali na tego NAC-a do plusa i w końcu się doczekali. A było tam multi w tym NAC-u? Nie. Dopiero w dwójce właśnie było. Szkoda. Trzeba będzie postreamować tego NAC-a. I tak będziemy mogli postreamować. No. Rime jeszcze będzie na PS4. Ty, Kubar, w to grałeś na Xboxie. O tym bieganiu, tym bardzo ładna gra. Mówiłeś, że to jest ładna gra, więc wierzę ci. Była śliczna gra, bardzo ładna, dobrze napisana, z fajną muzyką. Problem chyba to miała kiedyś taki, na okładce mieliśmy nawet. Że cięła chrupała w cholerę. Cięła w cholerę. Musiałbym spróbować teraz to na X, jak to chodzi. Ja myślę, że to nie ma znaczenia. Ona chyba nie dostała żadnego update'u do X-a, więc raczej pewnie chodzi tak, jak chodziła. Też okay. Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Starblood Arena też. To jest VR-owe. To jest VR-owe takie, tak. VR jest potrzebny do tego, na pewno. Więc musi być. Spelunker to jest jakiś chiński spelanki? Tak jak... Spelunker to jest... To jest takie... Tak jak widziałem na tym, na Steamie się pojawiła gra, która się nazywa... Thieves of Seas. Jest takie bardzo podobne logo do Sea of Thieves. Okej. Spelunker to jest nie, ten sam deseń. Thieves of the Seas, tak powinno się nazywać. Thieves of the Seas. Okej. Czy ja pamiętam taką grę Spelunker z lat 80. I wydaje mi się, że to jest to samo. Tylko to jest HD teraz, tak? No. Czyli to nie jest chiński spelunker. Ja pamiętam taką grę gdzieś, ona chyba była na Commodore albo na Atari? Nie, potem... było coś takiego. Tak, i było wydaje mi się, tak. że to może być powiązane. Głowy nie dam, ale jakoś tak bym celował w te klimaty. Okej. Okay. Potem jest jeszcze coś, tego to już nie wiem, co to jest. Mugen Souls. Ty, to ja 15 lat temu na PC-cie ściągałem Mugeny, to były takie... szkielety, bijatyk, do których można było wrzucać postacie, tła z różnych innych gier. Można było do jednej gry wrzucić postacie z gier Capcomu, z Mortal Kombat, plus jakieś wymyślone z komiksów i to był chyba Mugen. Myślę, że to by nie przeszło teraz, więc to musimy... Nie, no to na pewno by nie przeszło, tylko nie wiem, czemu to ma Mugen w nazwie, wiesz, ja nie wiem, co to znaczy. To jest jakaś japońszczyzna z tego, co widzę po screenshotach. Może Mugen nie jest jakąś zarezerwowaną nazwą. Nie wiem, ja niestety nie wiem, co to jest Mugen, więc się nie wypowiadam. Pff, grajcie sobie. Właśnie. Exile's End to też jest chiński Path of Exile, czy... Exile's End? Nie wiem, to jest też coś na Vita. A to może być akurat fajne. To jest chyba jakaś taka z góry strzelanka, taki, nie wiem, czy to twin stick shooter czasem nie jest. Tak, może być, coś, tak, na przykład. Tak, mi się coś kojarzy. Albo jakaś tytułów. Platformówka? Nie wiem. No dobra, no nie będziemy się męczyć. No ale jest. I jeszcze jest Grand Kingdom. To chyba powinniście wiedzieć, co to jest. No świetnie, tak.
Tak. Wiecie, tak? Okej. Okay. To jest to chińskie z tym Goofy, myszką Mickey i tym kolesiem z tym kluczem. A to, tamto to było chyba Kingdom Hearts, ty mylisz. To jest ta wersja z Goobim. Z Goobim, tak. Okay. I Dolanem, jest Dolan i Goobim. Okej. Okay. Wymagane do tej gry są podwójne drążki analogowe. Tak jest napisane na PSN. Gatunek jest strategia, więc... Ja mam tylko jeden drążek analogowy. No to nie będziesz mógł grać w Grand Kingdom. No, ale sorry, Goobi. Jest też demo. Goobi stop. Nie śmiejcie się. Te gry, które są dodawane tam na Vita, na PS, te takie cross-buy'e, to jest taki już naprawdę zapychacz. Te duże, co dają tam na PS4, one są spoko. Jeszcze na PS3 czasami się coś trafi. To jest jakby twoja opinia, może ktoś się cieszy. Ale moja opinia jest taka, że to są gry nie, tylko tyle, żeby zapchać ten abonament. No niestety. Umówmy się, pula nie jest na tyle duża, że można było tam wymyślać cuda, nie? No nie, no pewnie, no oczywiście. Nic nie poradzę na to. A gry mamy dzisiaj jakieś. Co mamy dzisiaj? No mamy dużo gier, mamy 7, 8. Jeszcze coś dopisałeś na końcu. Same bety. 8. DLC jakieś jedno, drugie. DLC. Kto chce zacząć? Ja chcę zacząć. To zacznij. Wyszły trzecie Piraty od Muntków. Na łatwiznę idziesz, w takim wypadku to ja też chcę zacząć. Jak ty taką łatwiznę bierzesz na początek. Trzeci piraci nazywają się Nightmares from the Deep, bo tak się nazywa ta cała seria, pod tytuł Davy Jones, bo Davy Jones jest głównym złym tej całej serii. Jest. I znowu wracamy do naszej głównej bohaterki, którego imienia nie pamiętam, i jej córki. Ta, co się puściła. Okay. Postanawiałem zrobić konferencję ze slajdami, wszystko na temat Davy'ego Jonesa. No i Davy'emu Jonesowi się oczywiście nie spodobało, że... Davy Jones panowie, przyszedł i zrobił rozpierdziel. Więc wpadł im na całą tą konferencję, rozpierdzielił wszystkie szyby, babę porwał, córkę porwał, no i musimy sobie radzić. Pakty zostały podpisane, dusze zostały przejęte przez Davy'ego. To powiedzcie mi, w czym te piraty są lepsze od innych tych poprzednich? Bo każde w sumie ogrywaliśmy. Nie, czy są lepsze od piratów, to nie w ten sposób. Ja w szczególności lubię tą serię piratów. Tak. Muntkowych i nie mogę tylko podejrzewać, z czego to wynika. To jest kilka elementów. Pierwszy i najważniejszy, który jest dla mnie najprzyjemniejszym elementem, to jest taki, że cały czas trzymam w nich tempo. Czasem jest tak, że w innych muntkach trafiam na jakąś zagadkę, przy której muszę się zatrzymać na dłużej albo... I to rozumiem, no bo to taka jest rola zagadek, żebym się zatrzymał i pomyślał, ale zdarza mi się w innych grach, może są bardziej abstrakcyjne, nie wiem, że czasem błądzę między lokacjami i nie bardzo wiem, co mam zrobić. I wtedy klikam wszystko na wszystkim. A w piratach jest zawsze tak, że zawsze trzymam tempo i zawsze wiem, co mam zrobić dalej. I przez to gra ani na moment nie staje przez wzgląd na poszukiwanie następnych kroków i przez to się po prostu nie denerwuję, jak muszę klikać wszystko na wszystkim. Do tego... Nie wiem, chyba różnorodność typów zagadek jest lepsza. No, oni próbują co chwilę każdą następną zagadkę robić jakąś inną, żeby nie było tylko na przykład szukania, albo żeby nie było tylko łączenia jakichś dwóch przedmiotów w jeden, żeby coś otworzyć, tylko mamy właśnie co chwilę jakieś inne puzzle w innym stylu do innego układania. Czy to jest jakieś dopasowanie konkretnych czapek do konkretnych czaszek w tym przypadku, czy jakieś łączenie właśnie puzzli ze sobą, tej zagadki z tymi czaszkami nie rozumiałem. To metodą prób i błędów doszedłem do tego. Widzisz, czapka miała zawsze jakieś piórko, znaczek czy coś, co łączyło się z tym, co ma na sobie czaszka. Na przykład jak kapelusz miał ten taki celownik, czaszkę, która miała dziurę, nie? Między głową. Wiedziałeś, tak, że to jest... On też mi mówił, no poszukaj związku. Ja spodziewałem się, że musi być związek między tymi, ale po prostu nie widziałem ich. To metodą prób i błędów doszedłem. Albo zagadki typu, że statkiem trzeba tak powiedzmy jedną linią przepłynąć tak mapę, żeby wszystkie porty zahaczyć, je tam zniszczyć. Aha. No, cała masa różnych takich... No i moja pięta Achillesowa to była ta zagadka przy
dwóch typów, dwie typy zagadek zawsze mnie denerwują, no. W sensie, bo są trudne i wymagają faktycznie uwagi. Pierwszy to jest, to było na tej półce z książkami, gdzie się czaszki przesuwało, tak żeby zielone czaszki na prawo, żółte czaszki na lewo i wzajemnie sobie drogi blokują. A drugi to jest ten, gdzie albo to jest tak, że kręcisz talerzami o różnych rozmiarach, jak kręcisz środkowym, to zewnętrzny też się przesuwa. To się kręci 4 i 7. Tak, to mnie jedynka zawsze. Kręci tylko jedynkę, ale jak jedynkę przekręcisz, to ósemka się obraca w ogóle. Tak, i już kurwa miałem wszystko ułożone i teraz mi się ruszyło, no tak. Ale jest jeszcze jedna rzecz w tych piratach, to jest cała masa animacji. Nie wiem, które studio konkretnie robi piratów, ale tam jest cała masa różnych takich mikroanimacji. Normalnie te gry mają płaskie ekrany i powiedzmy jakieś się robią zoomy na twarze i jest ten dialog gdzieś tam leci, a tu oni faktycznie cały czas robią jakieś takie masę różnych animacji, czy to pies, czy to właśnie interakcja między postaciami, czy jakieś krótkie cutscenki. Tego jest cała masa. To widać, że to jakieś takie numer jeden studio to mundkowe robi piratów. Piraci są nieźli, polecam. Trzecich dobry piratów. Jest. To dobrze. Jest dobre. Co dalej tam mamy na liście? Tartak, ty się śmiejesz na Netflix. Proszę bardzo, wybierz sobie coś. Wybierz ty. O. Cwaniak wziął. Proszę, wybierz. Cwaniak wziął i teraz ten. To ja powiem w takim razie, że ja zacząłem grać w Divinity Original Sin. Tartak, nekromanta. Ale wersję poprawioną. No wiem, nie będę was zajmował dużo czasu, bo wiem, że to jest stary temat. Ale póki co podoba mi się. Powiedz mi, jak daleko doszedłeś. Oj, tak. Nie daleko, no bo... Czy ty to planujesz grać z Questem razem? Tak, gramy w to z Questem i wiem do czego dąży. To się ciężko gra, bo to się długo, bo to się dużo czyta i tak dalej, ale przypomnę ci, że rok przechodziliśmy z Sword Coast Legends i skończyliśmy tą kampanię. Ja słyszałem również, jak wygraliście w to, miałem przyjemność bycia na grupie w tym czasie i to było skipowanie wszystkiego. Nieważne, fuck it, skip. Dobra, biegniemy, ale mamy zaczynać tą babę. Dobra, zaczynamy, wracam, ja jestem w mieście, gdzie też. Ja jeszcze podnoszę, dobra, już biorę quest na skip. Tylko, że tutaj nie ma czegoś takiego. Tu się tak nie da, tu trzeba czytać, bo jak nie będziesz czytał dziennika ani questów, to w ogóle nie będziesz wiedział, o co chodzi. No, ale nawet fakt, że nie będziesz wiedział, o co chodzi. Ja wiem, że ty to przeżyjesz, ale ty później nie ruszysz questów w ogóle, bo tam są konkretne, trzeba konkretne wybrać odpowiedzi do konkretnych rzeczy. To raz, ale dwa jest jeszcze coś takiego, że tam nie wiadomo, gdzie iść, bo to jest ukryte w treści questów. I dopóki tego nie skumasz, to nie wiesz, gdzie masz iść. Proszę cię, w którym my żyjemy roku. Po pierwsze, nauczyliśmy się tego w Sword Coast Legends. Alkohol. Jak grasz chytrym skurwielem, to się gra o wiele łatwiej, bo nie szukasz najlepszego rozwiązania, takiego rozwiązania, które pogodzi wszystkich, takiego rozwiązania, przy którym trzeba się najbardziej napracować. Nie, tylko, ja mówię o takim klasycznym słuchaniu i czytaniu tego, co mówią. Okej, ale miej na uwadze, że jak wybierasz tą opcję, kiedy ci nie zależy, w sensie nie chcesz być najlepszy, to nawet jak pominiesz i kogoś zaatakujesz, a nie powinieneś, to mówisz, fuck it, omcnął mi się miecz, nie? I zabijasz go i idziesz dalej. Nie masz żadnych wyrzutów tak, sumienia. Tak, jasne. Tylko, że tu chodzi o to, że tu nie wiadomo, gdzie iść. Do tego dążę. W Sword Coast Legends też czasem nie wiedzieliśmy, dokąd iść. Telefon, wiki, Google, Quest, jest napisane, gdzie, tak w które miejsce iść do tego gościa, żeby tego questa, skończyć. Okay. Podoba mi się system walki, mimo iż jest turowy, to mi się nie nudzi, jest fajny. On jest bardzo rozbudowany. Podoba mi się łączenie czarów. Dość niefortunnie wybraliśmy, bo Quest gra magiem i ma takie umiejętności, że rozlewa gdzieś coś na kształt ropy albo smoły i potem używa czarów, żeby to podpalić. A ja za takim w środku. A ty masz... No więc właśnie. A tak kładzie bałwany. No, bo ja za mój podstawowy atak wybrałem szarżę na wroga i jest najczęściej tak, że albo kończę w tej kałuży płonącej, albo zaraz za nią, ale łapię ogień po drodze i potem płonę przez dwie następne tury. Więc to trochę niefortunnie wybraliśmy, będziemy musieli taktykę zmienić, ale podoba mi się. Byłem zdziwiony jedną rzeczą, bardzo, znaczy może nie bardzo, ale trochę ma taki rys komiksowy ta gra. Spodziewałem się bardziej takiego kierunku 100% realizmu. Wiedziałem, że ona jest kolorowa, ale rzucałem to na fakt tego, że tam się zaczyna na jakiejś tropikalnej wyspie, a tam zawsze jest jaśniej i bardziej kolorowo, ale zdziwiłem się, że jest taki właśnie rys komiksowy. No, póki co fajnie, ale to wiesz,
wiesz, no, Soul Coast Legends było tragiczną grą, a też graliśmy w nią no, 2 miesiące, potem rok przerwy i potem kolejny miesiąc ją skończyliśmy, żeby ją zmęczyć. Nie. Tam ta gra była dużo, dużo gorsza, miała pełno błędów i tak skończyliśmy, więc podejrzewam, że Divinity też... Divinity strasznie nuży na dłuższą metę. Ja ją 3 razy zaczynałem, za każdym razem doszedłem mniej więcej w to samo miejsce i odpuściłem, bo... Ale pamiętaj, że grałeś... Pamiętaj, że grałeś sam tak. I nie, jak grasz tak, że grasz w cudzysłowie dla beki i próbujesz grę zepsuć, próbujesz być jak największym skurwielem, to jest gra sama w sobie ma pewien walor. Nie? No. To jest zawsze fajne. Także pewno będę przez najbliższe 12 miesięcy raportował o postępach w Divinity Original Sin. Okej, no. Spoko. Nie, ja jestem bardzo ciekawy, czy skończycie. Dwóch, max? Dwóch, tak. Wydaje mi się, dwóch. Że dwóch, bo tam są dialogi pomiędzy graczami. Tak. Bo w drużynie można mieć chyba więcej osób niż... Tak, a czy każdy z nas może mieć swoich przydupasów, a propos tych dialogów, to podoba mi się, bo jak on zaczyna rozmowę albo ja, to możemy, sam decydujemy, czy chcemy podsłuchać tą rozmowę i brać w niej udział i nie podoba mi się... Nie tylko srabków. Tak, srabków. Terminologii. I podoba mi się, jak ktoś coś, wiesz, jego bohater na przykład mówi, co tam, olejmy go, zabijmy ich, nie, dostaniemy kasę za to, a ty masz do wyboru, quite so, tak, zabijmy ich. Nie? Znaczy, ten ton, w którym się zgadzasz na najbardziej okrutny pomysł, jaki mógł przyjść do głowy, jest bardzo zabawny. Spodziewajcie się raportów z pola bitwy z Divinity. Dobrze, tak będzie. Okay. Teraz ja sobie coś wybiorę. To ty sobie wybierz, masz całą pulę jeszcze dużą. Ostatnio zobaczyłem, że pojawił się dodatek do Wolfensteina drugiego i okazało się, że przed tym dodatkiem wyszedł jeszcze jeden dodatek. Oho! Czyli Wolfenstein 2 dostał już 2 DLC. Pierwszy nazywa się The Adventures of Gunslinger Joe i to, które ja zauważyłem, nazywa się The Diaries of Agent Silent Death. O kurde. Same mocne tytuły, tak. Nie wiem, czy pamiętacie, czy nie, w Wolfensteinie drugim nasz BJ Blazkowicz w pewnym momencie gry z pewnych powodów dostaje wybór mocy konkretnych, czy to jest tam przebijanie murów, czy wysokie nogi, czy skradanie się takimi bardzo wąskimi szybami wentylacyjnymi. Wciąganie brzucha, tak. I te DLC są podzielone właściwie na te 3 moce, bo... Ale możesz zagrać we wszystkie 3, czy to jest jedna misja i rozegrana na 3 różne sposoby, czy 3 różne misje dla 3 różnych mocy? Nie, masz na przykład ten The Adventures of Gunslinger Joe, to jest cała, powiedzmy, jego kampania, dowiadujemy się z cutscenek, kim był, jak się znalazł tam w nazistach, on grał w futbol amerykański, złapali go naziści, wrzucili go do drużyny, która miała przegrywać cały czas z nazistami, no on w pewnym momencie powiedział, że nie może przegrywać, on jest, wiesz, on musi wygrywać i zaczyna ich wszystkich zabijać. I Joe ma wszystkie te moce związane właśnie z tym przebijaniem murów, czyli powiedzmy z tym drzewkiem takim rozwojowym, które pasuje do gracza w futbol amerykański. No. Miał całe to takie drzewko rozwojowe właśnie, które miał BJ w związku z tym takim przebijaniem murów i on ma wszystkie te takie moce do tego. I mamy 3 akty, tak samo możemy tam te perki rozwijać, to było to takie zabijanie ileś tam, prawda, zabójstw w czaszkę, tak. Ileś tam pierdolnień z tego rozbiegu i tak dalej. No to on to wszystkie te perki ma, które tam mu poprawiają tam celność i tak dalej. 3 akty są, w każdej tej grze, z tego zauważyłem, nie ma jeszcze trzeciego, więc domyślam się tylko, że to w tym też tak będzie. Jest jakiś po prostu główny zły, nie? Do którego się trzeba dostać i jest to rozpisane na 3 akty. Z kolei te pamiętniki cichej agentki śmierć są w tym drzewku, które odpowiadają za to takie prześlizgiwanie przez te wąskie szyby wentylacyjne. W tych całych tych kampaniach jest mnóstwo tych szybów, nie? Na przykład, albo w tej kampanii Gunslingera właściwie każda ściana to jest ta ściana taka do rozpieprzenia. No, BJ Blazkowicz tam czasami, nie? Znalazł tą ścianę, tą kratkę, czy ten szyb. Tutaj jest tego mnóstwo, także ten drugi epizod z agentką Silent Death, on polega na tym, że praktycznie cały czas się musimy skradać. Ona może wziąć tylko maksymalnie 40 punktów tej zbroi, więc jest właściwie na strzał 2 od wszystkiego, więc trzeba praktycznie cały czas się skradać. Ona ma ten pistolet z tłumikiem, ma tą możliwość właśnie tych chodzenia po tych kratkach i ciąć nogi kolesiom przez te kratki i wciągać ich do środka. Więc
strzelam, że trzeci będzie o tym gościu, co ma te takie wysięgniki, nie? Te takie na tych rakach, takich szczudłach będzie mógł chodzić. No. Też krótkie, szczerze mówiąc, same historie nie są jakieś fascynujące. Nic, czego ty byś nie mógł wymyśleć. No, koleś wygrał futbol amerykański i on się mści na kolesiu, który go gdzieś tam... Ale to ma swój urok w przypadku Wolfensteina. To są takie, wiesz, te tarantinowskie klimaty trochę proste. Ma, tylko gdyby scenaria się zmieniła trochę do tych DLC, a dalej biegamy właściwie po tych samych miastach, które pamiętam z podstawki. Joe leci na Wenus, z kolei agentką lecimy na Księżyc, czyli to, co wszystko było w podstawce, mam wrażenie, biegasz po tych samych bazach. No, nawet rozstaw tych baz, ja pamiętam jeszcze, jak biegałem BJ Blaskowicem, to są dokładnie te same rozstaw bazy, więc oni po prostu wykorzystali już mapy, asety, które mieli i wrzucili postacie inne i tyle. Kurde, muszę zagrać Wolfensteina, bo jeszcze nie miałem okazji. Korytarzach któryś raz tak, biegł. Tak. Wolfensteina powinieneś zagrać, fajnie. Tak, zagram. Ja mam go zaplanowanego na ten rok, więc spokojnie. Jeszcze ja się dobrze bawiłem w Wolfensteinie, on był dobry. Dalej nie poprawiono nic, jeżeli chodzi o to takie odczucie dostawania obrażeń w dalszym ciągu. Teraz nie wiesz, że giniesz. No on tam robi, wiesz, o, nie? Ale to jest pierwsze, które on robi, o, i zaraz potem giniesz, bo nie masz nic. Potem robi a. No, czy w dalszym ciągu chce się żygać, tak płynnie chodzi? Chodzi tak, że się żygać chce. 60 klatek to jest śmierć. Śmierć w Wenecji. Zwłaszcza jak wyjdziesz z PUBG i odpalisz to można naprawdę się pożygać. Ja nie mogłem trafić nic na początku. No, to fajne tak uczucie. Tak jakbym grał na myszce z maksymalną czułością, jaką można myszce, wiesz, jebnąć, to tak grałem przez pierwsze kilka minut, zanim doszedłem do siebie. Po PUBG wszystko jest dziwne. No wiem, jeszcze przed tym patchem, czy na starym miksie on fajnie chodził, ale potem jak odpaliłeś po tym patchu na bobrze, to faktycznie było czuć. No. Ciężki gnój. Dobre to. Ciężki gnój. Mag, ja chcę tego twojego Monster Huntera zostawić na koniec. To proszę bardzo, ja go nawet przesunę tu na dół. Dlatego my musimy się przetasować. Wiesz, co to będzie? W betę. Ja grałem w betę, z tobą grałem w betę, ale rozumiem, o co chodzi, więc ja opowiem o tej becie. No. Graliśmy w trójkę, bo grałeś ty, grał Quest i grałem ja. Ja grałem w to wcześniej w Alpha, ale wtedy było NDA na to i nie mogłem mówić, więc teraz możemy się wypowiedzieć. Plus zawsze dokoptowało nam czwartego, bo tak jest gra skonstruowana, że do wyboru są trzy różne łajby. Jest jednoosobowa, dwu- i czteroosobowa. Na początku myśleliśmy, że to będzie problem. Nie, ale to absolutnie nie jest problem, bo gra ma rewelacyjną mechanikę wysyłania kogoś do briga, do aresztu. I wystarczy, że jeden gracz mówi, ja głosuję, żeby wrzucić Kubara do briga. Ktoś inny zagłosuje i nagle Kubor jest w więzieniu. Teleportuje cię. Nawet jak się nie ma na statku i nikomu nie przeszkadzasz, bo pijesz sobie grog w knajpie, jak twoja załoga zagłosuje, że trzeba cię wsadzić do więzienia, to cię teleportuje do więzienia. I koniec. I siedzisz tam pod pokładem całą grę, dopóki cię nie wypuszczą. Ale czad. A najlepsze jest to, że jak cię wypuszczą, to nie wychodzisz z tego więzienia, tylko cię wyrzuca z powrotem na tą wyspę, tam gdzie piłeś byłeś. Ale tak, skurwysyństwo. To jest akurat nieźle pomyślane, bo to jest fajne do ściągania graczy, jak są gdzieś daleko, nie? Mówisz, dobra, to my cię wsadzimy do więzienia i zaraz będziesz z nami. Tylko kurczę, potem jak go wypuszczasz, to on nie jest na tym statku, tylko z powrotem gdzieś tam. Tak, był tak pijany, że nie mógł iść, bo jak można chlać alkohol i wtedy tak. Robi się inwert na inwercie, wszystkie, tak, wiesz... buja na wszystkie strony, pomijając, że żygasz. Więc on chciał iść na statek, ale po prostu nie mógł, bo jego postać nie mogła trafić w drzwi. Więc myśmy go po prostu tak teleportowali na statek do więzienia. Nie, no bo zaczęliśmy na tej wyspie i faktycznie piliście grog ze mną i tam wypiłem trzy kufle, ledwo chodzę, a ja byłem na siódmym wtedy już, nie? Także i miałem, bo to jest tak, że wypijesz ten grog i musisz podejść do barmanki, kliknąć ją, żeby ci nalała znowu, nie? Mhm, ja już byłem na tym etapie, że nie mogłem trafić, żeby w nią kliknąć, żeby mi nalała jej. A jak długo trzeba czekać, aż zejdzie? Długo. Okay. W sensie, czuć to. To są minutę, dwie, trzy, czuć. Okej. Czyli nie jest tak jak w GTA, że tam po 20 sekundach był trzeźwy. Nie. To jest problem, bo w pewnym momencie postanowiłem, że coś ze swoim życiem zrobić i chciałem wyjść z tej
z tej karczmy, był problem, żeby wyjść, a potem był problem, nie mogłem pomostem dojść do tego, do statku, bo spadłem do wody i musiałem płynąć do tego statku. Okej, okej. Także to był najjaśniejszy punkt gry. Nie, najjaśniejszym punktem gry było to, że można grać na instrumentach. Można. I do wyboru to mieliśmy tak na piękne, starcie. Jak irytujące. Tak, na początku mieliśmy dwa instrumenty, każdy ma dwa instrumenty do wyboru. To jest taka... dla dzieci, nie? Kup dziecku instrument. Trąbkę najlepiej, tambury. Bo to tak było, bo tak było właśnie. Masz katarynkę albo akordeon taki, okay. taki prosty. I to jest tak, że jak jedna osoba zaczyna grać i w pobliżu druga osoba zaczyna grać, to one grają tą samą melodię, tylko ta druga osoba gra drugą linię melodyczną. Okej, okay, a to fajnie. No im więcej ludzi dochodzi, tym więcej... Zajebiste, bo jak trzy osoby, cztery zaczynamy grać, to jest cała, no. Słyszysz wszystkie cztery, wiesz, linie melodyczne. No normalnie tak, masz absolutnie... orkiestrę wtedy, nie? No. I wiesz, jak tylko mnie wsadzili do tego więzienia, no to do wyboru miałem pić grog, ale szybko mi się skończył, no bo nie było baby, żeby poprosić, żeby mi nalała więcej, to zacząłem grać na tej katarynce, nie? Okay. A jak grasz pod pokładem, to na całym statku słychać. Także niestety. Także prędzej czy później musieli mnie wypuścić z tego. I w zasadzie tak opowiadam o piciu grogu, opowiadam o graniu na instrumentach i muszę ci powiedzieć, że to było dla mnie, to były najfajniejsze elementy, w sensie zabawa z innymi graczami. Kolejną fajną rzeczą jest sama obsługa tego statku, bo w pierwszej kolejności no, ten język żeglarski to nie jest taki język, z którym się operuje na co dzień. Ja bym chciał zaznaczyć, że język żeglarski znał tylko Tartak i próbował bardzo nim mówić do nas. Bo wiesz, ja nazywałem żagle, wiesz, bo masz ten pierwszy, drugi, trzeci żagiel, one wszystkie mają swoje imiona. Ten element, do którego się przywiązuje linę, on ma swoje imię, nawet swoją nazwę, nawet ta lina ma swoją nazwę, nie? Tak. Ja im mówię, żeby poluzowali tutaj, tego, tamto i wiesz, nie? No to wiesz, to wtedy schodzisz i podchodzisz, mówisz, ten się nazywa grot, ten się nazywa tak, ten się nazywa tak, nie? Tak. No, ale ja chcę, pytam się, czy skręcić w prawo i lewo, on mi mówi, no na kacpupę. W lewo czy prawo? Tak. Na sterburtę, no. O, sterburtę. A oni nic, nie? Mm-hmm. No to w końcu, wiesz, musieliśmy jakiś wspólny język musieliśmy znaleźć i w końcu się... Wspólny język był prawo-lewo. No, w końcu się dogadaliśmy, ale to też było bardzo fajne, no bo ten żaglowiec nie działa jak samochód w GTA, że oddajesz gazu i płyniesz. Oj nie. Tylko trzeba opuścić żagle na wszystkich trzech masztach. Potem możesz operować z kątem, pod jakim mają być nachylone względem wiatru. Do tego musisz... żeby łapać wiatr, do tego musisz operować, musisz wiedzieć, w którym momencie spuścić kotwicę. Nie możesz płynąć na wszystkich, tak, na pełnej... spuścić kotwicę. I nagle spuścić kotwicę, tak, bo ci mówię, bo nagle statek zaczyna trzeszeć jak stara szafa i prawie fikołka do przodu robi. No. Okay. Ale zaczęliśmy to wykorzystywać. Jak już się dogadaliśmy, jak się pływa, zmienialiśmy się. Raz ktoś stał na... Bo jak spuścisz wszystkie żagle i ktoś stoi na kole sterniczym, to w zasadzie nie widzi, na co nie płynie. Widzisz. No bo to tak jest na statku chyba, nie? No, więc... to masz ktoś... to takie na... bocianie gniazdo. Bocianie gniazdo. Więc ktoś wlazł na bocianie gniazdo albo ktoś stał na bugszprycie i mówił prawo, lewo, nie? Potem kontruj, bo też statek ma bezwładność, więc to nie jest tak, że sobie skręcisz w lewo i on nagle trzy stopnie w lewo płynie. No, tak. Tylko zanim ty skręcisz tym kołem, to mijają minuty, nie? Więc trzeba zaplanować. Skręcasz, okej, jesteśmy jeszcze, już ją widzę na ten, ale możesz kontrolować odrobinę w prawo, to podpłyniemy tam z odpowiedzi. A, i koleś na bocianym gnieździe ma dzwonek. Bim, 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 bim. Jakby coś zobaczył, no. Jakby coś zobaczył, nie? Co też jest kolejny fajny... Bo my graliśmy razem, ale chyba jak grasz z randomami, to jest ten taki klasyczny voice chat na odległość, na bliskość. A to fajne. Więc żeby nie krzyczeć do siebie, to możesz po prostu dzwonić tym dzwonkiem, żeby dać, wiesz, znać, że coś płynie. Jest dużo komend na tym kółku, tam sobie rozwijasz potem, możesz się komunikować w ten sposób. W każdym razie jak nauczyliśmy się obsługiwać w cudzysłowie statek, to już nam całkiem nieźle szło, nie? Bo to było fajne, ktoś był pod pokładem i patrzał na mapę, jak płyniemy w którą stronę. Ktoś był bo tam jest rozstawiane takie duże biurko, tak jakby, nie? Taki stół z mapą. Bo dostajemy mapę skarbów,
i nie jest napisane płyn 26 mil morskich w prawo, nie? Tylko też trzeba tą konkretną wyspę trzeba znaleźć na mapie. Po kształcie. Tak, i wyznaczyć kurs. Także to też było fajne. Sam ten proces uczenia się, jak obsłużyć statek, jak go wprowadzić w ruch, jak skutecznie zatrzymać, był bardzo fajny. No a potem doszły jeszcze potyczki na wodzie. Znaczy, i to są potyczki z innymi graczami, czy to jest z komputera? Tak. Okay. Z innymi graczami. Znaczy, mam wrażenie, że my byliśmy jedynymi, którzy szukali guza, bo tam nie bardzo ktoś się chciał z nami tłuc. Myśmy no reszta chciała się bawić. Tak, ktoś nam zdecydowanie lżejszym, jednomasztowym statkiem uciekał, to musieliśmy go gonić. On był szybszy i o wiele bardziej zwrotny. On był zwrotny. Zanim my zrobiliśmy skręt, on zrobił 3 kółka naokoło nas. Tak. Okay. I tu na przykład taką metodę próbowaliśmy uskuteczniać, że faktycznie łapaliśmy wiatr, jak on już wpływał za nas na przykład, nie? Na rufę i nagle traciliśmy go z kątu ostrzału dział. To zanim my byśmy zawrócili, to on cały czas uciekałby na naszej dupie i tam nie moglibyśmy się bronić, więc łapaliśmy żagle we wiatr, nabieraliśmy prędkości, dawałeś komendę do szybkiego opuszczenia kotwicy, ta kotwica szła przy pełnej piździe na dno i nagle... Jak na ręcznym. Tak, no. jak na ręcznym. Statkiem rzucało do przodu, wył jak stara szafa, ale nagle się obracał o 30, o 40 stopni w prawo. Ale nie? To chyba tak się robiło na tych statkach, mi się wydaje, że te ostre zwroty takie przy walkach też z kotwicą się wykonywało. Nie wiem, nie jestem, wiesz, ja w każdym razie byłem cały czas na najniższym pokładzie pod statkiem. Wylewałem wodę i zabijałem deskami dziury, bo się lało jak przez sito do naszego... Tak. Znaczy problem polegał na tym, że brakowało nam zgrania, bo ja przecież na przykład, bo ja wiesz, ustawiałem żagle. Czwarte osoby nam brakło też. Tak, skręcałem ster maksymalnie na prawo i teraz krzyczałem opuścić kotwicę, szybko, szybko, szybko. I nagle się okazało, że Kubor jest pod spodem i łata te dziury. Mówi, nie mogę, bo łatam dziury, bo to nie my. Mhm. A Quest pływał gdzieś naokoło w wodzie, bo on koniecznie chciał dokonać. Tak, okay. A ten czwarty w więzieniu siedział. A ten czwarty siedział w więzieniu, bo nie mogliśmy mu ufać. I grał. No. I grał cały czas na katarynce. Okej. Okay. A z tymi, wiesz, a ze strzelaniem z dział też jest, też to nie jest tak, że sobie po prostu strzelić, tylko trzeba spod pokładu przynieść kulę, załadować kulę, yep. Nie? Yep. Także też, wiesz, no jedna osoba strzela, druga osoba cały czas biega i mu kulę nosi. Tam, wiesz, możesz mieć kilka przy sobie, ale ci się szybko kończą. Także to daje dużą satysfakcję, jak załoga sobie wyrobi już ten rytm, nie? Nauczy się pewnych taktyk. To wtedy może być naprawdę fajne. Ale to jest jedna z takich gier, gdzie sam sobie organizujesz zabawę i w zasadzie towarzystwo jest bardzo ważne, nie? Okay. Zaczęliśmy gonić inny statek w środku nocy. Kubor chyba wtedy sterował statkiem, a ja z Questem staliśmy na bugszprycie, czyli na tym najbardziej wysuniętej części statka. Żaglowca z przodu i graliśmy na katarynce melodię. Melodię temu kolesiowi, który uciekał. Który nam uciekał. Graliśmy to, nazywaliśmy to Scare Tactics. Nie chcieliśmy go nastraszyć tym graniem, ale to, wiesz... Bawiliśmy się dobrze tylko dlatego, że sami sobie tą zabawę organizowaliśmy. No ta gra chyba taka ma być z definicji, że ona właśnie ma być takim miłym spędzaniem czasu, przy okazji da ci mnóstwo zabawek i no jak sobie zorganizujesz zabawę, tak będziesz się bawił. No właśnie, mój zarzut polega na tym, że na tym etapie dużo zabawek nie ma, bo w zasadzie dostawaliśmy kolejne mapy i mogliśmy pływać od wyspy do wyspy i wykopywać kolejne skarby, ale nawet nie mogliśmy ich otworzyć i powiedzieć, o rany, szabla plus 2 albo gumowa papuga na ramię, zobacz jak fajnie wygląda mój pirat teraz. Nie, to była skrzynia, którą myśmy musieliśmy w całości zawieźć gościowi na wyspę i on wtedy mówił, dzięki chłopaki, teraz możecie kupić za tą kasę kolejną mapę z najlepszą skrzynię. No tak, nie? Tylko to był akurat ten typ questu, który dawał pieniążki konkretnie. Czyli te monetki, za które można kupować później inne questy. Więc musisz mieszać, bo musisz zarobić trochę pieniążków, za te pieniążki kupujesz inny quest, który polega na przykład na tym, że musisz gdzieś kogoś jechać i zabić jakieś chmary szkieletów, czy jakiegoś bossa, albo są też misje, gdzie musisz transportować konkretne coś z jednego miejsca do drugiego i po prostu cały czas musisz żonglować tymi różnymi questami, bo one dają inne nagrody. To wtedy ma sens.
to wtedy ma sens. Ale na przykład... A do tego wszystkiego masz ten cały styl PUBG, czyli masz wszędzie ludzi, którzy też, wiesz, jedni będą biegać i szukać tej skrzyni, a inni po prostu się na ciebie zaczają po drugiej stronie wyspy, nie? I poczekają, aż ty go znajdziesz i ci go wyrwą z martwych dłoni, nie? Tak, było tak, że wy byliście na okręcie na innej wyspie, ja znalazłem ten skarb, ale czekałem na was, aż dopłyniecie do mnie, widziałem, że już opływacie wyspę, no więc wziąłem skarb pod pachę, przebiegłem przez wyspę na drugą stronę, bo to były takie małe wysepki. Płynę do was już w pław z tym skarbem i nagle słyszę rekin! Yep. I się okazało, że za mną płynie rekin, nie? Oni z pokładu zaczęli strzelać do rekina, skończyła im się amunicja, to wyskoczyli z szablami, nie? Tak było. Także, no, fajnie było, no to naprawdę śmiesznie, nie? Ale mówię, no, towarzystwo jest ważne, no bo no. Możesz trafić na absolutnych randomów w internecie, którzy na przykład wsadzą cię tak jak my do pierdla, no i masz lipę, nie? Mhm. Całą grę siedzisz w pierdu. Albo jak próbujesz wykonać, na przykład o ile szukanie skarbów, to jeszcze nawet sobie sam poradzisz, bo popłyniesz gdzieś i po prostu wykopiesz skarb. Ale jak będzie jakaś potyczka, jak będzie trzeba ostrzelać inny okręt, to jak ktoś stwierdzi, że on się nie bawi, tylko będzie grał na katarynce, to ci zepsuje zabawę, bo nie masz szans. Tak, też jest gra przygotowana też bardzo pod takich granie randomami. Całe te wszystkie właśnie muzyczki, czy pokazywanie różnych rzeczy. Tak, tak. Jest na przykład ikonka, która pokazuje, że chcesz być przyjacielem i jak dwie osoby zrobią to do siebie, to się pojawia menu xboxowe, gdzie możesz dodać tą osobę do znajomych. No i cały ten właśnie ten voice chat, który słyszysz, jak pływałem sam pływałem, to było jeszcze w Alfie, to gdzieś tam mijałem kolesia na łódce, on gdzieś tam po francusku do mnie krzyczał, wiesz, płynąc w drugą stronę, gdzieś z daleka. Omelette du fromage. Tak, pomachaliśmy sobie i wiesz, i popłynęliśmy, także to wszystko też jest takie zrobione właśnie pod, powiedzmy, randomowe potyczki. Ja jestem ciekawy, jaka będzie żywotność tej gry, bo jak opowiadacie, to brzmi naprawdę fajnie, ja bardzo chętnie się z tym tytułem zapoznam, bo on mnie interesuje, ale tak... Obawiam się, że na przykład pogramy w to z tydzień albo trzy dni i w sumie będziemy wszystko wiedzieć, nie? Dlatego wspominałem o tym a propos Game Passa, to jest idealna gra. To jest idealna gra w Game Passie. Tak. Bo nie wydasz 60 dolców, tylko pogramy sobie trzy wieczory, tydzień. Dokładnie. W tej becie nie ma po prostu pokazanej marchewki. Nie wiadomo, co jest marchewką w tej grze. A już powiem ci, że największym zawodem było dla mnie, że nie mogłem sobie swojego własnego pirata zrobić. No właśnie, to wszystko ma być później. Możesz sobie wybrać postać i później ciuchy zdobywasz i statek, konkretne rysunki na żagle i wiesz, i z czego jest budowany. I nazwy statku, więc być może to jest marchewka, nie? Czyli to takie wszystkie rzeczy do kupienia. Wiesz, nie możesz nazwać swojego pirata, nie możesz wybrać wyglądu. Ej, może możesz mieć swoją wyspę piracką, nie? Gdzie parkujesz statek i skarby i cholera wie, i ludzie cię próbują też gdzieś tam atakować i ci zabierać, to i musisz bronić. Ale wiesz, ale pierwsze, o czym myśleliśmy, jak rozmawialiśmy o tej grze, to jakich piratów sobie zrobimy, co będziemy robić, jak nazwiemy statek, nie? I nagle się okazuje, że tych najważniejszych dla nas elementów, czyli ty w zasadzie elementów nie ma, towarzyszących nie ma, nie? Jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma. Że to ma być, no. No i gra wygląda przepięknie. Ta woda jest po prostu niesamowita w tej grze. Zwłaszcza jak płyniesz przez jakiś sztorm i ten statek faktycznie gdzieś tam nurkuje i zaraz go na falę gdzieś wyciąga i ty stoisz na pokładzie i widzisz, jak się świat obraca, wiesz, w dwie strony. Nie byłbym zaskoczony, jakby faktycznie niczym na VR-ze ktoś się zżygał po tej grze, bo potrafi naprawdę... Ej, Poligon miał artykuł. Poligon to zżyga wszystko, co się dzieje. Mało czarnych, buja. Coś z tym trzeba pilnie zrobić, bo buja w tej grze. No, kurwa, gra jest opływaniu na morzu, to musi bujać. No. To nie gra jak czemu buja. W tej grze buja? No także ja jestem pozytywnie nastawiony, bardzo chętnie sprawdzę, jak będzie w Game Passie. Nie, to jak w Game Passie wyjdzie, to ja też chętnie kupię te trzy dychy, wydam, nawet jakbyśmy mieli pograć parę razy, to jak najbardziej. I śmieszne, no. Bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie. Dobrze. Co mamy dalej? OK KO, Let's Be Heroes, czyli gra na podstawie kreskówki, która leci na Cartoon Network albo na CN albo na C, nie wiem jeszcze jak to skrócą, żeby dzieci wiedziały jak nazywać kanał, na którym oglądają kreskówki. Coraz trudniej jest zapamiętać te nazwy.
To jest takie, jak zobaczycie grafikę z tej gry, to od razu momentalnie zobaczycie Cartoon Network, bo to jest ten styl taki graficzny, idealnie pasujący do tego. Ja muszę się przyznać, że nie widziałem ani jednego odcinka, więc nie wiem, jak wierna gra jest serialowi, albo jak serial jest wierny grze, albo czy to są jakoś połączone światy, fabuły, nie wiem tego niestety. W każdym razie gra jest śmieszna przede wszystkim. Fajny jest ten cały pomysł na świat, bo to są miasteczko ludzi, którzy mają swoje, powiedzmy, takie karty jak karty do Magica, tylko karty są z tymi mieszkańcami, oni sami są na tych kartach. I dzięki temu tam na przykład mama tego głównego bohatera ma level 11 i ona jest zajebiście, nie? Tam znana, bo ma wysoki level. Inni ludzie mają tam po pierwszym, drugim. Jest cała gra wymiany tymi kartami. I w tej grze na początku jest też zły koleś, bo każda gra i kreskówka musi mieć jakiegoś złego kolesia. Potrzebują złego gościa, po prostu. Tak. I zły koleś robi tak, że przejmuje fabrykę, w której drukowane są te karty, bo jest oczywiście fabryka, która to wszystko robi, się wszystkim zajmuje. To jest taki coś w stylu Świętego Mikołaja, który ogarnia te stacje na kartach i tak dalej, i tak dalej. I wszystkim zeruje wyniki. Wow. I jest dramat. I teraz nasz właśnie bohater, który się nazywa OKKO, musi odzyskać te wszystkie levele wszystkim mieszkańcom. On się czuje. On jeszcze nie ma swojej karty, cały czas ma taką łezkę, jak w chińskich bajkach, jak o tym mówi. Gra jest generalnie stoi humorem, bo to jest taki głupkowaty humor Cartoon Networkowy. Nasz bohater jest takim klasycznym idiotą ze złotym sercem. Wszystkim chce pomagać, ale totalnie w ogóle nie wie, co się dzieje naokoło niego. Jak ktoś z niego żartuje, czy co robi jaja, on w ogóle gdzieś to przelatuje jak Draxowi gdzieś nad nim. On myśli, wiesz, że to jest jakiś komplement. Więc humor jest, powiedzmy, w tą stronę. Poza całym tym takim zbieraniem kart, główny, powiedzmy, taki sztyk tej gry to jest taka walka. Jeżeli ktoś nas zaatakuje, my zaatakujemy kogoś, jest ekran ładujący i pojawiamy się w takim na mapce, gdzie zaczynamy się strzelać z kimś i boksować. Jak wygląda walka? Walka polega na tym, że mamy... Japońszczyzna, bo takie mam podejrzenie. Nie, mamy skok i mamy cios. I właściwie tyle. To jest tyle, co jest z walki. Możemy na przykład, jak klikniemy gałką na dół i damy cios, to jest podbicie, ten taki uppercut. I wtedy możemy kogoś wybić w powietrze, podskoczyć, zacząć go ładować w powietrzu. Czyli takie bardzo podstawowe kombosy. Walka jest na początku bardzo prosta i pomyślisz, że jest bardzo prostacka, ale później zaczyna się po prostu nie 1-1, tylko zaczyna się na przykład walka 1-8 i każdy z przeciwników ma tam inne wejścia i już trzeba wtedy kombinować, już trzeba podskakiwać, już dużo trzeba gdzieś tam, wiesz, ich podbijać, żeby w powietrzu. On ma też, jak naładuje paski kombosów, to ma specjalne kombosy, to wszystko rozwijamy też przez karty. Cały system jest właśnie fajny, tego rozwijania, bo niby to jest taka prosta giereczka, śmieszna i z prostą tą walką, ale jak się robi gorąco, to już się trzeba trochę napocić przy tej walce. Trochę jest grindu, bo faktycznie, żeby gdzieś tam te wszystkie stacje podbijać, no to trochę trzeba grindować w tej grze, więc biegamy sobie po tym miasteczku, szukamy zaczepki, robimy questy dla ludzi, którzy tam są, każdy ma jakiś problem z czymś i dzięki temu, że im pomagamy, zaliczamy te questy dla nich, to im rośnie level tych kart i po prostu musimy przywrócić im to, co mieli kiedyś, nie? I na tym polega właściwie ta gra. To ciekawy pomysł, to nie tobie rośnie, tylko im, tak? Jest takim, bo ty nie masz karty, pamiętaj o tym, nie? Nie masz tu jeszcze swojej karty, on cały czas ta łezka, jak o tym mówi. I pewnie gdzieś, bo jeszcze nie skończyłem tego, znaczy pewnie, ja już do tego doszedłem. Jest moment, w którym dostajemy tę kartę i też zaczynamy awansować, tylko to jest tak, że... Postać, za której zrobiliśmy quest, dostaje na przykład jeden cały level up, a ty masz 0,01, nie? Ci rośnie. I też taka łaska. W ramach żartu, rozumiem. Tak. Więc on też jest... Okay. On oczywiście, kiedyś dojdę, nie? Do tego poziomu, co ty. Za każdym questem dostajesz jakieś takie promile tego, co dostają inni. Okej. Okay. Głównie dla humoru. Głównie dla humoru tą grę polecam, bo jest śmieszna. Fajne są te postaci napisane. Widać takie gdzieś z kreskówki ściągnięte, bo są dobrze napisane. No to nic, tylko czekać, aż będzie na promocji. Yep. Co za. Yep. No co? No co, nie znasz mnie? Cebularz.
Skąd to oburzenie? A jak już jesteśmy przy chłopkach, którzy chodzą i biją, bo to zdecydowanie jest chłopek, który chodzi i bije. Była też kiedyś taka dawno temu gra, która nazywała się Rogue Legacy. Też była o chłopku, który chodzi i bije. Pamiętacie Rogue Legacy? Aha. Pamiętacie. Można było wybrać rycerza, który ma jakieś tam konkretne jakieś wady albo zalety, bo się rodzi tam z tego, co umarł, tak? I trzeba dojść do końca zamku. I z tej, od tej dewelopera, zapomniałem, jak oni się nazywali, wyszła kolejna gra w każdym razie. Nazywa się Full Metal Furies i też jest o chłopku, który chodzi i bije, a właściwie o czterech chłopkach, a właściwie o czterech paniach, więc nie wiem, czy chłopkuwach? Chłopczycach. Chłopczycach? O, chłopczycach, które chodzą i biją. O. Okay. Ta gra to już nie jest taki klasyczny rogalik, bo Rogue Legacy było rogalikiem, czyli jak zginęliśmy, to zaczynaliśmy od początku tą powiedzmy, ten zamek, ten labirynt. Tutaj to jest taki klasyczny, chodzony beat'em up, hack and slash. Mamy cztery postacie do wyboru. Gra jest głównie oparta o koopie, o granie, ale jak grasz samemu, to możesz sobie wybrać, powiedzmy, dwie postacie i między nimi się przełączasz. I to jest ważne, bo każda postać ma, powiedzmy, inne wady, inne zalety. Mamy panią inżynier, która potrafi strzelać, to jest chyba jedyna postać, która potrafi strzelać z jakiejś broni palnej, i stawiać takie drony, które potrafią też przez kilka sekund strzelać do przeciwników. Mamy panią z tarczą, takiego klasycznego tanka, która ma mnóstwo życia i bije ręcznie tą tarczą, potrafi się zablokować, że nie dostaje obrażeń. Mamy panią, która ma miecz, to jest taki klasyczny wojownik, ale też z bliska. I mamy panią snajper, która jest bardzo, ma bardzo mało życia, ale jak trafi gdzieś tam z tego karabinu, to ino roz. Jest panią snajper. I z panią snajper, tak. I z tych czterech postaci musimy sobie wybrać właśnie jakieś dwie. Trzeba tak jakoś kombinować, żeby mieć, powiedzmy, jedną strzelającą, jedną gdzieś tam do ręcznego bicia. I klasycznie idziemy z lewej do prawej, chociaż czasami te mapy też się potrafią gdzieś tam obrócić w drugą stronę, czy w górę, dół. I siekamy przeciwników. Dostajemy za siekanie przeciwników, wypadają im pieniążki, oczywiście dostajemy levele, są całe masakryczne, olbrzymie drzewka rozwojowe, są do statsów, są perki, są zwierzątka, które możemy mieć ze sobą. Tego jest po prostu multum. Gra jest trudna. To nie jest prosta gra. O ile pierwsze kilka... Rogue Legacy też nie było jakieś łatwe bardzo. No tak, ale to wynikało z rogalikowości. Tak, okay. Tak. Ono musiało po prostu być takie, że giniesz, próbujesz. No tutaj ginięcie, powiedzmy, cofać się do checkpointa jakiegoś na tej mapie, nie do samego początku, ale sam fakt, że jest ciężko. O ile na początku mówię, tam jest tych przeciwników, potrafić im na mapie dwóch na krzyż, no to później jak już masz... czterech kolesi, których jeszcze dwie mapy temu było bossem i biega pełno przydopasów, to robi się taki trochę mały bullet hell i trzeba naprawdę gdzieś tam zacząć te robić uniki, przełączać się. No. Podpowiedz, bo ta informacja chyba mi umknęła, to jest w 3D, czy to się to na... Jest, czy, na to jest, no, czy na dwóch wymiarach taki beat'em up, że idziesz cały czas... To jest taki na dwóch wymiarach beat'em up, tak. Czyli jak masz iść w górę, to idziesz, wiesz, w górę, nie? W głąb, no. To znaczy to... Dziwne, bo w sumie beat'em upy to przestały być tak zajebiście trudne w momencie, kiedy przestaliśmy za nie monetami płacić. Już nie ma powodu, żeby były, żeby były takie, nie wiem, Scott Pilgrim na przykład, Shank, no to były, powiedzmy, wymagające gry, ale nie tak, żeby tam, wiesz, żeby rwać włosy z głowy, nie? No. Czuję, że trzeba będzie trochę też gdzieś tam pewnie pograindować, bo system jest taki, że o ile zbieramy pieniążki za zabitych tam przeciwników i na koniec po pokonaniu bossa czy jakiegoś przeciwnika, to nie jest tak, że obie te postacie, które masz wybrane, levelują. Tylko leveluje jedna i levelujemy właśnie płacenie tych pieniążków, więc jeżeli... w jednej misji potrzebujesz kogoś na przykład z mieczem, a nie levelowałeś jej nigdy, no to jesteś w ciężkiej dupie. W dupie, nie? Jesteś, no. Musisz się wrócić do tych pierwszych leveli i zacząć tak jakby grę od początku, tylko po to, żeby podlevelować trochę te postacie na początku, bo one nie przeżyją na tych późniejszych, a jednak chcesz nimi pograć, nie? Trochę. Okej. Albo robić tak, że grasz tą twoją drużyną A,
a wtedy powiedzmy w tej bazie się przełączasz na te postacie i za te pieniążki im kupujesz, też tak można, nie? No, różne taktyki. W każdym razie to nigdy nie jest tak, że wszystkie cztery postacie, czy tam dwie ci levelują i tylko każda z osobna, więc jest trochę nie takiego jest pewnie... Nie jest to nużące, że musisz wracać do nich i to samą grę grać? Wiesz co, staram się raczej do przodu iść cały czas i wybrać jakąś mapę, która mi odejdzie, bo zawsze masz kilka ścieżek różnych, nigdy nie jest tak, że trafisz na jakąś misję, której nie możesz przejść i musisz grindować, tylko możesz na przykład iść tam w drugą stronę i tam jest jakiś quest poboczny i tam jest tylko na przykład walka z jakimś takim minibossem i za nią dostajesz pieniążki, możesz wrócić, wylewelować sobie coś, podnieść życie i znowu spróbować, nie, tą misję, więc nigdy nie było tak, że się zaczyna na czymś i wracałem do poprzednich misji, żeby grindować. Na początku mi się wydawało tak, że będę robił teraz tą drugą misję w kółko i będę dostawał cały czas te 250 monetek na koniec, tylko się okazało, że w trzeciej jak skończysz, to dostajesz 1000 na koniec, nie? Więc ja myślę, to bez sensu, żebym robił to, nie? Po prostu pójdę trzecią. I okazało się, że po prostu każda następna misja daje ci monetki, nie? Powiedzmy. Jak w tej grze coś my ją włączali i sama się grała, jak to Clicker Heroes, po prostu następny próg jest tak wysoki i tak duży jest opłacalny, że nie ma co wracać do tych wcześniej. Dokładnie. Przez tydzień nie naruchasz tyle, co jest na następnym progu. Nie? Dokładnie tak. Przez to, że jest wymagająca, chyba mi się właśnie podoba, bo gdyby była taka bardzo prosta, to pewnie już bym ją rzucił w kąt, bo jest nużąca, a to, że wymaga od ciebie trochę tam zręczności, no to gdzieś tam po misję dwie sobie włączam i przechodzę dalej. Bo jest ładnie narysowana, podoba mi się ten styl i lubię, jak jest dużo opcji dla rozwoju postaci, że cały czas coś masz gdzieś jakieś, tu olbrzymie drzewko, tu jakieś perki. Ona jest taka trochę pixelartowa, nie? Jest bardzo pixelartowa, jest głównie pixelartowa, no. A powiedz mi, czemu ktoś miałby do Assassina wracać? Czemu miałby ktoś do Assassina wracać? Miałby wracać, bo pojawiło się właśnie DLC nowe, fabularne do Assassina. O ile wcześniej dostawaliśmy te takie misje ze strzelaniem do jakichś dużych bóstw, to były takie eventy, powiedzmy, nazwijmy je, tak teraz faktycznie wyszło całe duże fabularne DLC, które nazywa się Hidden Ones, bo tak się nazywają powiedzmy osoby, które należą do tego naszego zakonu. Oni jeszcze nie wiedzą, że są asasynami, więc nie nazywają się asasynami, oni się wołają na siebie Hidden Ones. I o ile podstawka opowiada nam historię tego, jak z człowieka, który jest szeryfem Teksasu, jaki staje się założycielem, powiedzmy, całego tego zakonu asasynów, tak DLC Hidden Ones pokazuje nam takie pierwsze początki tego całego zakonu. Mamy już ludzi, wyznawców, którzy powiedzmy pierwszych tam naszych zwolenników, którzy należą do tego i pokazuje nam, jak wyglądała taka pierwsza walka partyzancka, wiesz, tych naszych nowych, młodych asasynów, bo to nie jest jeszcze tak, że oni wszyscy już biegają, siana, skaczą i noże, wiesz, w rękach, tylko oni jeszcze robią taką klasyczną partyzantkę z Rzymianami, tak. Jest całkiem nowa mapa, może nie jest tak, znaczy nie jest, oczywiście, że nie jest tak duża, bo mapa do asasyna to jest jakiś koszmar. Jest ogromna. Jeżeli chodzi o wielkościowo, to mamy mały wycinek w innym miejscu, więc to nie jest powiedzmy na tej samej mapie, tylko musimy popłynąć statkiem do nowego miejsca. Ona jest spora, ale to przy porównaniu do tego, co mieliśmy w podstawce, no to już nie jest powiedzmy, nie robi już takiego wrażenia jak kiedyś. To taki wycinek powiedzmy, wycinek mapy. I to jest mapa, na której właśnie Rzymianie się panoszą i jest ten nasz cały ten Hidden Ones, który się dopiero zwijają, oni mają tam kilku wyznawców i mamy właśnie główny wątek, to jest, żeby tam powiedzmy tych Rzymian podcinać, a poboczne no to są tam na przykład rekrutowanie nowych ludzi do tego zakonu poznajemy i próbujemy przekabacić. I pierwszy raz, ja jeszcze tego nie skończyłem, ale też nie chcę spoilować, pierwszy raz pojawia się, nie wiem, czy powiem o tym, ale Bajek ma też tą taką umiejętność, że jak zabije kogoś ważnego, no to potrafi wejść powiedzmy w jego ten taki umysł, te ostatnie kilka chwil, tak? To takie, jak Ezio robił Requiesca tam in pace, no tak, to on też potrafi gdzieś tam temu kolesiowi wygarnąć kilka słów.
w tym śnie musi go maźnąć takim piórem i ten koleś po prostu przechodzi gdzieś tam do Hadesu, czy gdziekolwiek w Egipcie oni przechodzili. Tutaj pojawia się pierwszy problem, ponieważ koleś nie chce za bardzo być maźnięty tym piórkiem, co się wcześniej nie zdarzało. On nie miał za bardzo wyboru, ale jeszcze tego odgraża się, że ten The Order, czyli zakon, wszystko wie. Tak. Order tam wszystko pamięta, więc mamy też również, chyba czuję, zaczątek templariuszy. No bo jak są asasyni, no to i musi się pojawić kiedyś, prawda, ta druga grupa złych ludzi. Więc to jest taki pierwszy DLC, który właśnie opowiada o początkach asasynów i o tym właśnie, o jak się, skąd się biorą. Nie wiem, czy to będzie wytłumaczone później, ale czuję właśnie, że templariusze się pomału zaczynają też pojawiać. Czyli tam będzie jeszcze jedno DLC pewnie, tak? Albo dwa? Ma być jeszcze jedno DLC, konkretnie coś z Kleopatrą związanego. Okay. Chyba będziemy na Kleopatrze. To może być fajne. No. No spoko. Także... Kurczę, kusi mnie cały czas ten Assassin. Chyba powinienem go zagrać. Ja pograłem w niego już trochę, doszedłem całkiem daleko. Jestem gdzieś tam w tej Aleksandrii w tej chwili, ale grałem w Personę i na razie muszę Assassina odstawić. Wrócę do niego, bo jest fajny. No. No, Assassin naprawdę miło jest wrócić znowu do tej gry, bo jest przede wszystkim przepiękna, chodzi bardzo dobrze. Znowu to takie gdzieś tam staje, żeby zobaczyć, jak coś się buduje. Na przykład w tym momencie w głównym mieście rozbierają piramidę. Nie budują, tylko rozbierają, więc są inne urządzenia. Pewnie. Oglądasz sobie, jak na przykład jest dźwig zbudowany. Ktoś musiał siedzieć, nie, w Ubisoftie. Tak. Papirusy z tego, jak był robiony jakiś żuraw w tamtym czasie, więc ja też stoję i patrzę, kurde, no, takie koleś w szmatach, ale wiedzieli, nie, jak zrobić na przykład z tych kilku bambusów jakiś taki olbrzymi żuraw, żeby gdzieś te kamienie ściągać z tego, kurczę. Fajne. Dla samej takiej historii, nie, jest ta gra nieźle zrobiona, bo jest dość, powiedzmy, realistycznie. Albo jakiś koleś gdzieś tam na jakimś dziwnym instrumencie sobie gra i nuci i też fajnie można przy nim sobie postać i całą tą pioseneczkę posłuchać. No więc masę takich smaczków dla ludzi, którzy nie tylko lubią, wiesz, przebiegać. I... Od kropki do kropki. Od kropki do kropki. A propos kropek, no oczywiście ta nowa mapa jest obsrana tym wszystkim, nie? Więc, okay. Więc znowu ja to muszę wszystko wyzbierać, bo inaczej nie będę mógł spać. No tak, no rozumiem. Wiesz, leży w łóżku i się wierci przez sen. Daj, muszę kurwa, ta kropka. Zbierać. Muszę. Nie zasnę, odpalę konsolę i dozbieram. Podwyższyli level cap, do tej pory było maksymalnie 40 level, teraz jest 45, co oznacza, że wszystkie, powiedzmy, te takie życia, większe obrażenia od broni, łuków i tak dalej, to też trzeba teraz wszystko podnosić, czyli trzeba te surowce ze zwierząt i tak dalej. Żeby ta gra miała sens dalej, a nie tylko, że biegasz po tym świecie, no, to jest całkiem naturalne. Przy czym nie masz nic tak naprawdę nowego. Bajek nie ma żadnej nowej umiejętności, nowego czegoś. Zabawki żadnej nie dostaje nowej, tak? Żadnej nowej zabawki nie. Wszystko jest tak, jak było po staremu. No. Spoko. Głównie dla ludzi, którzy grali w Assassina i skończyli. No, to jest dalszy, powiedzmy, jakiś ten wątek tego asasyńskiego zakonu. Jasne. Poprowadzony. Okej. Okay. To ja jeszcze na koniec zostałem w takim razie. Teraz ja se wybiorę, mogę wybrać? Ale tłuścioch ci został na koniec. Został mi tłuścioch. No wybierz sobie coś z tego, to co sobie wybiorę. Na koniec. Ja chyba wybiorę o Monster Hunterze opowieść. Persona 5, tak, właśnie. No! O Personie już mówiłem, że mam kryzys, więc na razie ją odstawiam, ale chyba ją skończę mimo wszystko. Nie wiem, ile mi to jeszcze zajmie. Na streamie mówiłem, że długo i pewnie tak będzie. Więc Czyli nigdy. Nie, jak kiedyś ją skończę, to wrócę się tym podzielić, a jak jej nie skończę, to też wrócę się podzielić. O, tak będzie. Czyli tak czy inaczej przegraliśmy, Kubor. No. To jest, no... Czy on wygra, czy przegra, my zawsze przegrywamy. Tak jest. To jest jak to było, że w kasynie, jak to się po polsku mówi? No nie wiem. No, house always wins. Tak. No, nie, jak po polsku. Dom zawsze wygrywa, tak. Nie, bank zawsze wygrywa. Okay. Coś takiego, nie wiem, jak to się będzie. Tłumaczy. To ja wam teraz opowiem o grze... O Srabku i jego przydupasie. Srabku i jego Srabku. Jak ktoś nie wie, kim jest Srapek, to musi wejść na stream i obejrzeć, bo tam było wyjaśnione. Koniecznie. Tak. Więc Monster Hunter World to jest pierwszy Monster Hunter, przynajmniej dla mnie,
którego bym z czystym sumieniem polecił każdemu, kto był kiedykolwiek zainteresowany tą grą, ale bał się ze względu na hardkorowość i psychofanów i całą tą taką japońskie podejście do projektowania gier, niestety. Ja muszę powiedzieć, że jestem taką osobą i o ile przed zobaczeniem tego streama byłem na nie, tak teraz czuję, że mógłbym spokojnie spróbować w to pograć. Tak, mógłbyś spróbować. Wygląda, że jest o wiele łatwiej, nie? Ten zdecydowanie. Szereg tutoriali, chociażby ta zielona ścieżka, to breadcrumbs, to jest super ułatwienie, ale w dalszym ciągu mam wrażenie, że dużo trzeba czytać i przez menusy się dużo przekupiwać. Tak, jest dużo, jest bardzo dużo tekstu, dużo tutoriali takich pisanych, ale jakbyś ich nie miał, no to byś musiał iść na Reddita z tym. Bo ja mam takie porównanie trochę do tych starych Monster Hunterów, głównie do tego Ultimate'a z 3DS-a, no to tam naprawdę ja nie wiedziałem momentami, co robić i musiałem biegać po Wikipediach, po jakichś tam stronach, szukać po forach, co ja tak naprawdę mam robić, w jaki sposób rozwijać postać, co jest dobre, co jest złe, a tu wszystko gra tak naprawdę tłumaczy. Każdej pierdoły jesteśmy się w stanie dowiedzieć z tych menusów, a tam naprawdę mechanik jest zatrzęsienie, bo raz, że mamy cały rozbudowany crafting, mamy crafting jakichś elementów amunicji, która jest tylko do konkretnych rodzajów broni, mamy questy takie zwykłe, mamy questy, które są takimi ekspedycjami, gdzie nie idziemy na konkretnego potwora, ale idziemy sobie do lasu po prostu nazbierać miodu albo złapać sobie jakieś tam robaczki. Mamy dużo cała ta otoczka przygotowania przed polowaniem, nawet na streamie jak rozmawialiśmy, to tak. Wspomniałeś, że to może być pół na pół albo nawet ze wskazaniem na to przygotowanie do polowania, czyli to prawda. Musisz się najeść i to odpowiednią rzecz zjeść, musisz sobie naostrzyć bronię, poszony jakieś, tak rekonesansy, Bóg wie co. Tak, to jak potem, w Chicago prawie, jak wychodzisz. Tak. Najeść i naostrzyć broń. Myślałem, że to jest w Detroit, ale skoro tak jest w Chicago, najeść, bo jest minus 30 Celsjusza, a naostrzyć broń, no bo to jest Chicago, tutaj po prostu wszystko zabije. Okej. Okay. No tak. Właśnie tu jest taka ciekawostka i ułatwienie, bo o ile w starym Monster Hunterze z 3DS-a pamiętam, że te ostrzałki do broni trzeba było kupić. One były łatwo dostępne, ale to była taka żmudna robota. Musiałeś iść do sklepu, kupić tą ostrzałkę, jedną, drugą, trzecią, czwartą i potem je używałeś na polu walki. A teraz masz po prostu możliwość ostrzenia broni i ona jest nielimitowana. To jest takie, wiesz, tak jak na przykład w Diablo 3... Wszystko, nie? Tak jest tak, dokładnie. Tak jak swego czasu w Diablo 3 uprościli do minimum te takie rzeczy, które były powtarzalne i powodowały znużenie, czyli na przykład kupowanie potionów, nie? Powiedz mi, nie wiem, czy będziesz w stanie mi odpowiedzieć na to, bo pewnie jeszcze nie grałeś zbyt dużo, ale czy to jest taka gra, która jest przez to, co mówisz, stworzona dla mnie, żebym zaczął, ale dla ludzi, którzy są w tym świecie po prostu maksymalnie ogarnięci i wiedzą, co robić, jest też niesamowicie bogata? Tak, ona będzie taka. Ona będzie taka, wiadomo, zawsze się znajdą malkontenci i będą narzekać, że o, teraz widzę, ile potworowi zadaje obrażeń. Chodzi mi o to, czy ona nie odcina hardkorowych tych takich... Nie, wydaje mi się, że nie odcina, bo to jest nadal Monster Hunter z krwi i kości, więc idziemy na potwora i lejemy go pół godziny, bo tak to wygląda. O ile te pierwsze potwory są łatwe, te co na streamie, żeśmy tam grali, ja grałem tak naprawdę. Ja poszedłeś taką jaszczurkę, taką, żeś po prostu mógł ją zdeptać butem. Tak, i dostała 3 razy młotkiem i się przekręciła i to w sumie było tyle. I drgawek dostała, drgawek dostała. To później te następne potwory już tam, no jednak trochę ten poziom trudności rośnie i one przeważnie są tak po 20 minut trzeba z nimi walczyć. Czasami nawet dłużej. Więc to już jest taki klasyczny Monster Hunter, ale to, co Tartak wspomniał, że tu jest ważne te przygotowania do walki, gdzie mamy jedzenie, musimy sobie tą broń rozwinąć, iść do kowala, żeby ją tam trochę podpimpować, wiesz, zbieramy cały czas jakieś przedmioty, jakieś materiały do ulepszenia tych broni, tam każda broń, bo tych broni jest chyba z 12 różnych rodzajów, każdą się zupełnie inaczej walczy, inne kombosy ma, inne jakieś tam styl walki tymi brońmi jest zupełnie inny, więc to jest tak naprawdę gra dla ludzi, którzy się lubią bawić takimi rzeczami, wiesz, ich jara samo to, że rozwijają sobie taką broń, zabiją teraz tego potwora w tyle minut, a teraz pójdą na tego samego potwora i zadadzą mu więcej obrażeń inną bronią, ale on już jest trochę trudniejszy, bo na przykład jest na wyższym poziomie, tak jakby trudności,
I to jest taka gra właśnie, tam się robi non-stop to samo, nie? Jest niby fabuła, która jakaś tam jest, oczywiście wiadomo, ale ona gdzieś tam schodzi na drugi, trzeci plan, że ona jest po prostu dodana, żeby ta gra nie była taka surowa, ale to jest gra o tym, że... A czy jest obowiązek żonglowania bronią? Nie, właśnie nie. Nie ma obowiązku. Czyli możesz sobie wybrać, powiedzmy, tak jak w Soulsach, znajdziesz na początku Claymorka i możesz się niego trzymać do końca, tak? To nie jest oczywiście tak, że musisz potem wziąć tak, jakiś, dokładnie. Coś... Bo to jest twój styl gry, ty wolisz tak grać i będziesz z tym Claymorkiem walczył. No może być problem taki, że na przykład jeden potwór będzie trochę bardziej odporny, bo będzie miał jakieś łuski dodatkowe, nie? Po których młot się będzie ześlizgiwał. No nie, no tylko Tartak jest szalony, żeby z młotkiem biegać. Nie? No właśnie. I będziesz łatwiej... Chcę zauważyć, że największe sukcesy Mike zaczął odnosić w momencie, kiedy zmienił na młot. Jasne. No bo młot więcej obrażeń zadaje, nie? No, to był jeden strzał i gość źle trafił. Tak. No, wtedy dostawał jeden strzał, dowiadywał się, że źle trafił. Oczywiście. Dostawał drugi strzał, to już leżał i tylko drgawki pośmiertne. Tak właśnie. Ale ty zawsze byłeś typem gracza, który lubił wolniej, ale mocniej. Lubi spray and pray, czyli muszę mieć dużo, wiesz, dużo ciosów, nawet jeżeli one są dużo słabsze. Nie. Ja lubię siać postrach na polu bitwy. Więc każdą to jest tak, że jak wiesz, zaczyna się bitwa i masz drugą grupę przeciwników, to się umawiają, dobra, ja będę lał tego, a kto będzie lał tego? Niech ten skurwiel ma młot ze sobą. No, ja go nie dotykam. Tak. Te bronie oczywiście się też leveluje i na przykład wiesz, masz taki młot i potem zmieniasz na inny młot, ale to dalej jest młot. On ma po prostu lepsze stacy, trochę inny zakres tego ostrzenia, bo te bronie się ostrzy tam na wiele różnych segmentów. Ktoś mówił na czacie, że jak wylewelujesz ten młot, to stajesz kaktusa? Coś takiego? Jest tam chyba coś takiego. Mi się jeszcze nie udało wylewelować do końca, ale no to jest japońska gra, więc tam są takie odpały różne, nie? To trzeba przymknąć czasem oko. Mógł żółwia kaktusem okładać, to goty po prostu. No i to jest fajne. Tak samo każdy element tego pancerza się leveluje w jakiś sposób. Czyli masz hełm, masz coś na tors, masz jakieś spodnie, jakieś tam buty. No i wszystko możesz levelować w jakiś sposób. No, rozwijasz, więc ta marchewka cały czas wisi przed tobą, że możesz być jak lepszy, zadawać więcej obrażeń. Jak ty się leczyłeś w czasie walki? Czym się leczyłeś? Jakieś potiony. Leczenie odbywa się przez potiony głównie, które trzeba kupić w sklepie albo sobie wytworzyć, bo jest cały crafting. Ja w sumie na streamie tego nie pokazałem, ale tam jest cały duży... Czyli przed walką, tak? Tak. A jak ci się skończą, to jesteś w stanie jakoś się leczyć? Nie jesteś w stanie się leczyć, chyba że twój paliko, czyli przydupas, tak zwany srapek, jest w stanie cię uleczyć sam, bo on też sam potrafi leczyć ma ciebie. Takie możliwości, tak? Ma takie możliwości, tak. Perk do wyboru, czy... To jest taki jakby przedmiot dla niego i on tym przedmiotem będzie cię leczył co jakiś czas. Więc możesz nawet też zawołać, że chodź mnie ulecz i on przyjdzie cię uleczyć. Mhm. Także albo rzuci ci połszona, nie? Srapek, please. Zawstydził na streamie, bo on praktycznie przeszedł ten stream sam. Ty byłeś tylko pasażerem na tym streamie. W zasadzie mu przeszkadzałeś. Trochę tak, no. Raz byłem pasażerem. Wyradłeś mu kile, stylowałeś mu kile. Tak, bo ja byłem ja robiłem, jak to się mówi... last killer, last hity robiłem. Ja last hitowałem. No właśnie, last hitowałem. Mike last hitował, tylko srapkowy ten, tak. Tak właśnie było. Większość komentarzy na YouTube pod tym streamem jest o srapku i ktoś... Okay. Ktoś prosił, nawet Bokietron prosi, abyś opowiedział Origins Srapka. Ojej, Origins Srapka. Dzisiaj nie jestem przygotowany na to, okay, ale mogę na następnym streamie opowiem Origins Srapka, bo on jest bardzo skomplikowany. Ale my jesteśmy w życiu... otwarci na ewentualny fanfic, także jak napisać coś o Srapku, to... Najlepsze będziemy czytać, jeżeli ktoś jest dobry. Dobrze, także ja opowiem o Srapku. Muszę to... muszę to przygotować. Powiem tylko, że Srapek powstał, ogólnie koncept Srapka powstał gdzieś z 10 lat temu. Wydaje mi się. I on się tak ciągnie za mną cały czas i ja go tak zawsze ze sobą biorę w różnych postaciach. To jest taki, wiesz, powracający mój malutki towarzysz życia, srapek. No, dokładnie. Okay. On jest, raz jest taki. Srapek też piłkę nożną gra, więc
Tą wirtualną oczywiście. W Pro Srapek Evolution... jest, Srapek jest kotem renesansu, widzę. Tak jest. Pro Evolution Soccer. Evolution Srapek. I Srapka mam też, w awatarze na Gram.pl. Mam konto od wielu, wielu lat. Praktycznie jak jeszcze Gram.pl nie istniał, to miałem konto tam. Bo tam był ten CD Projekt. Mike tak. I Chuck Norris jest jedyną osobą, która miała konto na Gram.pl, zanim Gram.pl powstał. Tak, bo to było kiedyś, to się nazywało forum CD Projekt.com i tam było / forum i tam było takie forum, które potem się na Gram.pl przeistoczyło. I ja tam byłem i tam jest Srapek od zawsze. Więc on się nie nazywa oczywiście Srapek, ale w awatarze go mam i wam kiedyś go pokażę. Srapek był zawsze Srapek, nawet jak nie był Srapek. Więc to opowiem. Wracając do Monster Huntera, bo zatrzymaliśmy się na craftingu. Te potiony możemy sobie dowolnie tam robić, wytwarzać z tego, co zbierzemy. Czyli na przykład mamy mały potion, ale jak zmieszamy go z miodem, który znajdziemy, to mamy duży potion. I jak zrobić, możemy... tych wszystkich rzeczy, które tam możemy wytworzyć, jest chyba setka różnych. Naprawdę, tam masę różnych zależności, jedno z drugim i tak naprawdę tu już się przydaje jakieś wiki, nie? żeby też wiedzieć, bo nie wszystko od razu gra nam odkrywa, co z czym możemy połączyć, musimy też trochę popróbować. Więc wchodzimy do inwentory, klikamy jedno z drugim i o, coś wyszło. I już to znamy, wiemy, więc możemy to robić dalej. I o ile na przykład na 3DS-ie to było strasznie żmudne, bo musiałeś to klikać jedno w drugim, tam w menu wejść, w podmenu, a tutaj jest tak łatwiej troszeczkę, że wchodzisz w menu, przytrzymujesz guzik i od razu masz 10 wytworzonych, nie? A tam było tak, że musiałeś połączyć dwa przedmioty, wybrać ilość, zatwierdzić i jeszcze chyba kliknąć, że rzeczywiście chcesz. To mi się właśnie podoba w tym wszystkim, że jednak bardzo obniżyli ten próg wejścia dla tej gry. Tak, dla zdecydowanie ludzi, próg wejścia obniżyli, a gra polega na tym, no to już mamy ten game loop taki właściwy, czyli bierzemy questa quest givera, bierzemy questa, obligujemy się, że go zrobimy, mamy na niego tam powiedzmy 20 minut albo godzinę, bo tam też takie questy chyba godzinne są. I idziemy zabić potwora, jak nam się uda, wracamy w glorii i chwale, jak nam się nie uda, wracamy na katafalku. Wiecie, Srapek cię na tarczy. Srapek na tarczy nas przywozi. No. I przyjmujemy powitania wtedy na czacie. Witaj. Tak, dokładnie. Oj, tak. Więc mamy trzy próby. Trzy razy nam się nie uda, to po prostu musimy zacząć od początku. Każdy potwór ma swoje fazy, więc na początku jest dziki jak cholera i próbuje z nami zrobić wszystko. Jak już go trochę podbijemy, w sensie tak natłuczemy mu, no to już zaczyna wiedzieć, gdzie jego miejsce. No a pod koniec walki, no to już jest, wiesz, już wsłania się na nogach, widać po tym, że ataki ma takie nieporadne, więc już jest dużo łatwiej. Każdą bronią walczy się inaczej, inne tryby są, takie taktyki inne na potwory. Na przykład są też takie potwory, które mają fazy takiego totalnego wkurwu, nie? Że on faza w kurwu. Faza w kurwu takiego, że jak trochę go pobijesz, on wtedy, wiesz, piana spyska, nie? I podwójnie. Nie, tak mi się tam z Biedronki wraca do domu i mówi, nie. Tak się nie będziemy bawić. O nie, wchodzi faza w kurwu. Tak. No więc to jest Monster Hunter z krwi i kości, żeby nie było. Ma cały multi, w koopie można grać, te potwory, to się w ogóle zupełnie inne ścieżki otwierają, tam masa ludzi gra w to w multi. Wydaje mi się, że te potwory są trochę trudniejsze, ale teraz głowy nie dam. Tam chyba coś takiego jest, także ostatnio już ten Kaniu do mnie pisał, że bardzo chętnie pogra w Monster Huntera, więc będę miał z kim. No. Tam jeszcze ktoś na streamie też po streamie pisał do mnie, że też chętnie Graj z Kaniem, ze mną zagra. Bo Kaniu jest chyba ostro wciągnięty. Kaniu się wciągnie w coś. Ale on też mi pisał, że on jakoś nie jest takim wymiataczem, psychofanem, bo on też w te wcześniejsze Monster Huntery nie grał, wydaje mi się. Więc on... Ale to się zgrasz z Kaniem, bo on też ma ograniczony czas, ale jak już się w coś wciągnie, jak się zgracie... To może być fajnie, więc na pewno spróbuję z nim pograć, bo ja tak naprawdę w multi, w Monster Huntera to tak na poważnie nie grałem nigdy, nie miałem okazji, więc
Ta gra jest na pewno stworzona pod te multi, żeby popróbować te potwory pobić, bo to wtedy jest zupełnie inaczej, wiesz, jeden bierze młot, drugi bierze tego. Młot, trzeci bierze młot, czwarty drugi... może wziąć co chce, tak. Plus trzech ma młot. Drugi bierze na przykład miecz i albo pułapki, nie? I tam go stanuje pułapkami, a ty go walisz młotem. No to ta współpraca już potem zupełnie inaczej wygląda i te potwory jest zupełnie łatwiej ubić. Chociaż też te dalsze potwory, no to tam nie ma zmiłuj, nie? One są, to są naprawdę ciężkie skurczybyki. Nie będzie takich hop-siup. To nie jest taka gra, że idziesz na questa i po 5 minutach wracasz z porożem. Tu jest żmudna walka, czasami mówię, z pół godziny trzeba tłuc potwora, bo on też ucieka, później trzeba go gonić. No, bywa. Gra przede wszystkim... Brzmi jak Haruwa. No, trochę tak. Gra bardzo ładnie chodzi na tych konsolach nowej generacji, czyli na prosiaku i na Xboxie X. Jest na pewno dużo lepiej niż na tych bazowych, bo na tych bazowych tam jest poniżej 30 klatek niestety i na PlayStation i na Xboxie, ale te nowe konsole trochę lepiej sobie radzą, więc, znaczy dużo lepiej nawet, tam się nawet 60 klatek momentami zdarza. Nice. Może nie jest na stałe, ale... 60 klatek momentami starzy. No tak, nie, bo tak jakby się uśrednić to wszystko, to na Xboxie, tak widziałem, jest 40 parę, na PlayStation Pro jest tak 38, coś takiego, nie? Więc okay. Tam jest taki rozrzut. Xbox jednak trochę tej mocy ma więcej, więc no siłą rzeczy on po prostu tym raw powerem za... Ciągnie, ale na prosiaku też się fajnie w to gra i nie ma żadnej takiej przykrości, że coś chrupie. Po prostu jest fajnie. Więc ja polecam Monster Hunter. Dla każdego, kto chciał spróbować kiedyś tej gry, no może mu podejdzie. Fani będą też się dobrze bawić. Po prostu grać. Mam ochotę spróbować. Ta gra niesamowity sukces w ogóle odniosła. Się sprzedała w jakichś chorych jest ilościach. Jest dobry czas, żeby to tak, wypuścić. Tak, ale ona, nic innego. Ona w ogóle tam w UK to na szczycie listy sprzedaży jest w ogóle, nie? To są jakieś niewyobrażalne ilości egzemplarzy. Oni tam chyba z 5 milionów w ogóle ten tydzień premierowy sprzedali, więc... No ale oni tam kiełbasę i gotowane pomidory na śniadanie jedzą. No. To też, miejmy to na uwadze. Okej. Ciekawe, ile w Polsce się sprzedało Monster Huntera. Kiełbasy czy pomidorów? Pomidorów, no. Dużo pewno. No pewno, tym bardziej, że wszystkie z Hiszpanii importowane. My to dostaliśmy, nie? Drugiego już mi nie wyślą pewnie. No pewnie nie. Mogę ci wysłać, mam płytkę. Graj. Dojdzie jak ten, jak wyjdzie DLC. No jak na PC-cie będzie premiera, to akurat do ciebie dojdzie drogą morską. A, bo to nie ma jeszcze na PC-cie, tak? Kiedy nie, na PC-cie, ojej, na PC-cie to ma być pod koniec roku dopiero, czy w Q3, z tego co pamiętam. Więc okay. Jak ktoś się zastanawia, czy czekać na tego PC-ta, to, a ma nową konsolę, to ja bym nie czekał, bo tam, no okej, będzie 60 klatek, ale na konsolach nie jest tak, że to jakoś chrupie i jest nie do grania, więc no... Nie ma chyba co świrować. No chyba, że ktoś nie ma i ma tylko PC, to na pewno warto czekać. To bym czekał i sobie budżet ustawił, że 200 na Monster Huntera wydajemy. I tyle. Right. To by było. Czyli chyba polecasz, tak? Wszystko tak. Polecam Monster Huntera bardzo. Zachęciłeś. Tartak będziesz grał? Jak mi kiedyś wpadnie na kolana, to tak, ale tak, żebym... Okej. Tak, żebym inwestował w to żywą gotówkę? To żywą, nie, żywą nie, dobra. Nie. Może ten, to jak ogram, to ci kiedyś wyślę może i sobie pograsz, zobaczysz, czy ci się spodoba. Nie śpiesz się, najpierw go sobie skończ. Nie mogę doczekać Tartaka i Dark Soulsów. O, będą grane Dark Soulsy, jak będą grane... Ja już się nie mogę tego streamu doczekać. Can't wait. No. Początki. Będzie. Dobrze. Tam będzie generalnie tylko witam na całym czacie. Nic innego nie będziesz. Dobrze. To była formogatka numer 186. Następna planowa jest 17 lutego. Po walentynkach to będzie, ale będzie formogatka. Zrobimy jakiś ten walentynkowy? Nie, bo to bez sensu. To no, walentynki są w środku tygodnia. Tak. Takie pierścionki zaręczynowe. No, do jubilera z powrotem. Dobrze.
To tyle w takim razie, do usłyszenia za 2 tygodnie. Pa, pa. Tyle, już wszystko, do widzenia. A tak. To coś tam? A nie, do, ojej, zapomniałem, ja! Najważniejsze, przecież mam na zakładce nawet drugie otwarte, uff. Ktoś się wyszedł. Ale by było, ja już wyszedłem, a tu zostali, nie? I teraz takie spojrzenia. No to zjebałeś trochę, no. No. To jeszcze raz, właśnie, nasza zabawa. To daj jeszcze, top coś tam. Top coś tam, tak żeśmy już ją nazwali. To już jest oficjalna nazwa. I się przyjęło, top coś tam. Zasady krótko przypomnę, mamy listę gier, którą graliśmy w danym odcinku. W każdym następnym odcinku mamy kolejne gry. No i ustalamy teraz, czy te gry z dzisiejszego odcinka są lepsze niż te, co omawialiśmy w następnym. No i... Na koniec roku wyjdzie nam coś tam. To no. Coś tam nam wyjdzie z tego. Więc zobaczymy, co z tego będzie. Kilka osób pytało, czy możemy zrobić top coś tam dla beznadziejnych gier, ale myślę, że to już będziemy się za bardzo jakoś... Tak, nie ma się sensu rozdrabniać, bo to też nie o to chodzi, a my nadal nie wiemy, czy to się sprawdzi, więc drugi odcinek... Co da nam top coś tam dobrych gier, więc tym bardziej nie wiemy, co dałoby nam top coś tam beznadziejnych gier. Tak, na razie spróbujmy, zobaczymy, jak to będzie, tak w połowie roku możemy wtedy robić jakieś ruchy. Zatem umówmy się... Był taki moment w czasie 2 tygodnie temu, jak Wings było na liście top coś tam, więc w zasadzie to dużo się nie różniło od listy najgorszych gier. Oczywiście, dokładnie. Ja bym chciał tylko się dowiedzieć, czy DLC kwalifikują się na... Właśnie też zacząłem o tym myśleć. Zasady są tak płynne, że udało ci się, przeforsowałeś. Ale chyba możemy je zostawić. Ale chyba nie chcę. Chyba nie chcesz? Chyba nie chciał DLC, nie. Okay. Chyba mi się trzymał podstawek, no. No to zostawmy podstawki, chyba że wiesz, że to się okażą takie dodatki, jak do Wiedźmina na przykład były, nie? Okej, to tak, to jest duży, jeden olbrzymi. Tak, coś takiego, no to możemy wtedy popróbować. Ale dobra, to umówmy się, że DLC tam nie wchodzą jednak. Okej. Dobrze, okay. To mamy tego, zacznijmy od Monster Huntera, bo on jest na samej górze mojej listy. Gdzie byśmy go dali? Jak wy uważacie, po streamie na przykład? Ja bym go dał pod Night in the Woods, a nad Sexy Brutale. Pod Night in the Woods, nad Sexy Brutale. Ja bym go na pewno nie wystawił wyżej niż Personę i Horizona. Dla mnie Night in the Woods było bardziej osobiste, a nie grałem w Monster Huntera, więc okay. Muszę go przez to wrzucić poniżej Night in the Woods. No. Ja w obie te gry nie grałem, ale Monster Hunter nigdy nie był wysoko na mojej liście, więc nie mogę z czystym sercem od razu z nicości znikąd go wrzucić do pierwszej trójki. Okej. Okay. Ja bym go mimo wszystko... dał nad Night in the Woods, ale skoro Wojtek twierdzi, że nie, no to za bardzo nie mam wyboru i chyba się tak zgodzę, niech będzie, no. To się jeszcze może zmienić, możemy go jeszcze przesunąć. No to on raczej w górę już nie pójdzie. Nie pójdzie w górę raczej, no. To jest one way ticket, no. No ale... może ja dzisiaj wysuwam wniosek, żeby Getting Over With poszło 2 punkty wyżej, to tak nie mogę? Nie, teraz już nie, to już tak nie działa. Właśnie o to chodzi, że to tak nie powinno być. Mm-hmm. Nie możemy zmieniać tych starych. Tak, dokładnie. Dobra, niech on będzie na tym 5. miejscu. Na pewno nie dawałbym go wyżej niż Personę i Horizona. Assassin też mi się podoba na tyle, że jestem w stanie tego Monster Huntera dać niżej, no. Okay. Na pewno wiele osób się z tym nie zgodzi, ale ja mogę z tym żyć, powiedzmy. Dalej. No dobra. Mundki, David Jones. Mundki. Knock może od razu wypaść. Na pewno wyżej. Mundki tam wskakują. A Ethan Carter jest wyżej, czy nie? Bo to... Dla mnie chyba tak. Chyba mam więcej radochy, przyjemności z grania w Mundki niż miałem w Ethana. W Ethana, mimo tego, że oczywiście inny klasa gry, nie? I pieniędzy. To też jest na pewno większa frajda niż to machanie młotkiem w tym kotle, no. No to... Wiesz co? A to właśnie już nie, bo na przykład ten stream... To sikaliśmy ze śmiechu, nie? No ale come on, no 2 godziny było się fajnie pośmiać, ale potem trzeba... Zapukała do Majka rzeczywistość i powiedziała mu, grasz w grę o gościu w kotle, który macha młotkiem, no. No. Także przesun to jeszcze. Co, jeden wyżej? Jeden punkt wyżej. Okay. Hollow Knight to już jest tak kompetentna, rozbudowana gra, to ciężko byłoby to... Tak, właśnie, ja grałem w Hollow Knighta jeszcze dużo po streamie, kilka godzin zagrałem dodatkowych. Mhm. I...
odkryłem dużo mapy, trochę tam pokupowałem tych przedmiotów i doszedłem do takiego miejsca, że ta gra mnie strasznie znudziła, bo miałem wrażenie, że ta walka mnie wkurza. Po prostu. Jest taka monotonna, niezbyt wymagająca. Znaczy może inaczej, jest wymagająca, ale nie jest na tyle... jak na przykład w Dead Cells, każde sięknięcie czymkolwiek w potwora to była frajda. A tutaj nie, po prostu. Widziałem zwiastun Dead Cells na konsolę. No, już jest blisko. No dobra, no to te mundki w takim razie pomiędzy Hollow Knightem a Getting Over It, no powiedzmy, że okej. Okay. Ale na pewno nie wyżej. Powiedzmy, że okej, okay, no. No. No dobra. Czy beta też... Nie, betę zaczekajmy na fulla. Poczekamy także, do pełnej wersji. Także zostaje nam Full Metal Furies i okej, okay, KO. No to Full Metal Furies, ja bym to na pewno... Znaczy, tu w ogóle jeszcze tak chciałem powiedzieć, że te gry, które spadają poniżej 10 miejsca, one raczej chyba w ogóle powinny wypaść z listy i nie powinniśmy ich brać pod uwagę w kolejnych. No, ma możliwości, żeby skoczyły wyżej, bo nie wkładamy gier. Nie, ale chodzi o to, że na przykład nie włożymy już niczego na 11 miejsce, nie? Albo wchodzi na 10, albo nie wchodzi wcale. Albo nie wchodzi w ogóle, no. Tak. Czy Full Metal Furies powinno się na tej liście znaleźć? Getting over it with... Chyba... Teraz widzisz, Tartak mi namieszał w głowie i to jest gra o gościu z młotkiem w garnku, więc... No jak o tym pomyślisz... Jak o tym pomyślę, no to na przykład Full Metal Furies jest dla mnie wyżej niż Getting Over It. Ale... Dla mnie chyba też by tak było nawet. Ja nie będę oponował. Nad młotkami chyba nie, więc to 10 miejsce bym dał. Okej, okay. No to A to spoko. Oznacza, że OK KO jest dla mnie trochę minimalnie pod Full Metal Furies, czyli też nie wejdzie na listę. Się na listę. Dokładnie, więc tak będzie ta lista wyglądać i myślę, że to jest... To tak będzie, no. Ethan Carter siłą rzeczy wylatuje już ze stawienia, Bennett Foddy też. Knock Knock, no chyba się nikt nie spodziewał, że to zostanie tu dłużej. Knock, knock, przeczytajmy teraz listę dla tych, którzy się pytają, gdzie ona będzie zapisywana po odcinku, no więc nie będzie zapisywana. Nie będzie, bo je słuchać. Dajemy ją w odcinku, może ją kiedyś zrobimy na stronie albo w jakiejś formie, no, poczekajmy jak to się rozwinie, słuchać zobaczymy. Podcast. Tak. Także na pierwszym miejscu zostaje Assassin, na drugim Horizon, na trzecim Persona, na czwartym Night in the Woods przeskakuje, Monster Hunter na piątym, Sexy Brutal na szóstym, Soma na siódmym, Hollow Knight na ósmym, na dziewiątym Mundki, ale Nightmares from the Deep, David Jones, żeby nie było. I Full Metal Furies na dziesiątym. Mi się ta lista podoba nadal, tak. To jestem w stanie z nią żyć. Zobaczymy. Dla mnie fakt, że Sexy Brutale jest dalej na tym, to... Tak trochę tu nie pasuje, droga. Nie? Długa droga będzie, no zobaczymy. Aczkolwiek to mówi coś o grze, nie? Ona musi być dobra, skoro no tak, wiesz. Tak. Ja ją uważam za dobrą grę, mimo tego, że... Nie grałem w nią jakoś tak prawie, Tartak, że wcale. Tartak dużo w nią grał. Sexy Brutale? Nie. Quest wycelakował. Nie jest ci głupio? Nie, Quest dużo głupich gier calakuje. No dobrze. To mamy listę zamkniętą. Zobaczymy, co będzie po następnym odcinku. Ja jestem ciekawy, kiedy tam na pierwsze, drugie, trzecie miejsce coś zacznie wchodzić, bo tam muszą się zacząć. No, to musiało być w listopadzie. To nie, to gruba. Assassin do listopada będzie jeszcze. A potem nowy Assassin. A potem nowy Assassin. No, to będzie Red Dead grubo. Redemption 2 wyrąbi i tyle będzie. No, Red Dead nie, Redemption no, będą te Far Cry'e mogą wskoczyć wysoko, God of War może wskoczyć wysoko. No. Detroit, tak. Ale by było. Detroit, Street. David Cage. Gdy jego Jonesa przeskoczy, to będzie dobrze. Ale szydera. No. Jest jeszcze parę gier takich pecetowych na ten rok zaplanowanych, w które ja mam bardzo chętkę zagrać. Te Pillarsy, co tam mówiłem na początku. Ale też jest ten Spellforce 3, który mnie cały czas korci. Spellforce 3 już któryś raz słyszę od kogoś. Tak. To dobra gra. Jest Divinity 2, którą też bym chciał zagrać. Total War'y tam znowu wychodzą jakieś kolejne, także tam może być różnie, no ale nie wiem, czy zagram, zobaczymy. Może będę miał Powiedz okazję. Powiedz mi nie. Nie jest powiedziane. W Warhammera grałem w zeszłym roku i było całkiem nieźle przez chwilę. No dobra.
Dobra. 20 pytań, kończymy. Żartuję, kończymy. To teraz już mogę się pożegnać? Mogę? Możesz. Dobrze, to żegnam się i do usłyszenia za 2 tygodnie. Na razie, pa. Pa, pa. Rozmawialiśmy sobie o herbatkach. O, co ciekawego. Każdy się pochwalił, jaką ma. Także ma miętową, ja mam taką czarną z limonką. Ja kupiłem ostatnio jakąś ukraińską. Okay. Nie wiem jaka, bo w krzakach. Ale strasznie dobra, taka jakby perfumowana. Okej. Okay. Sypka, wiesz? To mi się no wydaje, że Tomek mi taką przywiózł właśnie jak był w Rosji. W sensie w Petersburgu. Pachnie ładnie, pachnie takim coś, jakimś takim między English Breakfast, a jakimś Earl Greyem, ale jak spróbujesz takim perfumem strasznym. Jakie coś podobnego? To właśnie nie wiem, bo wszystko jest w krzakach ukraińskich, więc... No nie wiem, jakieś apki na telefonie, co zrobi zdjęcie i przetłumaczy? Nie, no serio mówię. Nie żyję w takim świecie. Ty wciąż żyjesz w 2018, miał już jest 2018. Mój telefon jeszcze mi nie tłumaczy herbaty. Ale się dobrze zaparzyła. Zajebista jest ta moja. Moja też. Kurier, wychodzę, koleś na tym takim wózku, bo wiesz, do takich ciężkich paczek, wjeździe takie pudło, w którym mogłaby być spokojnie mała lodówka, wiesz, być. Aha. Ja mówię, co to jest? Mówię, no to paczkę dla ciebie. Ja mówię, czekaj, siedź tu, coś ci pokażę. Otworzyłem to przy nim, tam tona tych steropianów, bąbelków. Zwolniaczy. Tego papieru takiego zwiniętego, na samym dole jest wycieraczka. Ja mówię, popatrzcie. Popatrzcie, co wiozłeś do mnie. No. Tego, co ja pamiętam, kilkanaście milionów, ale coś koło 15. 15 albo 16. Tu jest napisane nawet w tym newsie, co Tartak napisał, na samym dole, w ostatnim akapicie, że około 400 milionów. 400 milionów? Kurwa, 14, przepraszam. 14 milionów. 400 milionów, to by każdy miał 2 kopie i jeszcze były... Mój pies miałby kopie. A, i 400 milionów. I nie wiadomo, co byłoby zrobić z resztą jeszcze.